Zapraszamy na Hate Park w dobrym składzie. Ze mną jest Andrzej Grajewski, który jak przygotowywaliśmy się do tego programu, powiedział takie zdanie: życie to musi być show. I ja to samo uważam o tych programach. Program to musi być show. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie to show. No, do 65 roku życia, a później jak to się przechodzi dalej, to raczej już nie jest show, tylko spojrzenie na to, co się zrobiło. I jeżeli ktoś powie, że to był show, to tego się bardzo cieszę. W takim razie dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Nie będzie show, nie będzie. Bo ty masz 68 przecież, no to jak? No, wiesz, no, musisz jeszcze coś zadasz siebie... tajemnicę mojej żony, no to wiesz, no w takim razie dziękuję ja bardzo. W tej musisz z siebie coś wykrzesać, żeby tutaj ten program przeszedł. Mam nadzieję, damy radę. Nie łykam tabletek jak Darek Dzikanowski i może się uda. Rozumiem. Zapowiadając ten program, napisałem, że nie bierzesz jeńców i po rozmowie z tobą to zawsze jest kilkuset rannych, a i paru zabitych może się znaleźć. Może tak. Ja w tych rozmowach o sporcie jestem do bólu uczciwy i mówię prawdę. Ta prawda w oczy kole, boli, obojętnie jak to patrzymy, prawda? Ale jest tą prawdą, ludzie chcą to słuchać. Mm-hmm. Powiem szczerze, tak do końca nie wiedziałem, jakbym miał cię zapowiedzieć jednym słowem, to bym zgłupiał. To nie byłbym grubas. W stanie. Dobre, dobre. Ale to bym sobie nawet ja na to nie pozwolił. A poza tym, no bo... dzisiaj Andrzej Grajewski dla młodszych kibiców to jest postać trochę no, anonimowa, nie oszukujmy. Oczywiście, natomiast, oczywiście. Natomiast lat temu 20 literki JAG, Jakub Andreas Grajewski, tak, Jakub tak Andreas jest. Grajewski, to mówiły bardzo wiele. Był to człowiek piłki nożnej, człowiek boksu, tak. Człowiek żużla, tak. Człowiek wyścigów samochodowych. Tak. Coś zgubiłem? Proszę? Coś zgubiłem? Człowiek marketingu sportowego w ogóle, no bo to... No od tego zaczynałem, od tego zaczynałem, tak. I potem to przyszło dalej. Najpierw próbowałem się wbić w tą czy w inną dziedzinę sportu, poznać ją dobrze. W tym momencie, kiedy się czułem pewny, że mogę coś o tym powiedzieć, dlatego że miałem wspaniałych mistrzów, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Mogłem pracować z Łobanowskim, mogłem pracować z Sadirinem, mogłem pracować z Byszowcem, z Francem Beckenbauerem, z Bertie Foxem, Carlosem Bilardą, świętej pamięci Maxem Merkelem. To są ludzie i cechy, które się zapamiętuje, prawda? Mm-hmm. I w tym momencie mogłem porównywać to wszystko i porównywać z tą teraźniejszą. Trochę ona jest szara, ale miejmy nadzieję, że przyjdzie moment, że to wszystko będzie inaczej. Byłeś barwny. Ja kilka pytań od siebie zadam, ale ten program jednak polega na tym, żeby zadawali pytania nasi widzowie. Pierwszy telefon już jest. Kto się do nas dozwolił? Tak. Dzień dobry. Piotr ze Sztokholmu. Cześć, Piotr ze Sztokholmu. Mam pierwsze pytanie do pana Andrzeja. Słucham pana. Moim pierwszym pytaniem jest: kiedy pan działał w Widzewie w latach 90., jakie stosunki, jakie relacje łączyły pana z działaczami Łódzkiego Klubu Sportowego? Jak wyglądały te, czy były w ogóle jakieś spotkania, czy w jakikolwiek sposób kontaktował się pan? I proszę opisać może kilka sytuacji tamtego czasu. Panie Piotrze, na pewno Widzew nie był tak wielki jak ŁKS w tamtych czasach, dlatego że ja, będąc bardzo, bardzo młodym człowiekiem, jeździłem na Arenie Unii i kibicowałem Sadkowi, Suskiemu, Wilczyńskiemu, Pawłowi Kowalskiemu, bo to była ta drużyna w Łodzi. Potem przyszedł Widzew, no i tak się złożyło, że troszkę tam w piłkę grałem i przed wyjazdem do Niemiec, po wyjeździe do Niemiec miałem cały czas kontakt z Widzewem, a później nie mogę powiedzieć, że to przejąłem stery, bo to była głupota. Starałem się przejmować stery i jedno jest pewne, dlatego że w tamtych czasach prezesem chyba był Roman Stępień albo też inni byli, których znałem i zawsze ja starałem się do tego, żeby ze sąsiadem były zawsze przyjacielskie stosunki. My mogliśmy na boisku rywalizować, to jest bardzo dobre. Ale mieliśmy do siebie szacunek. Ja przypuśćmy do dzisiaj mam bardzo dobre relacje z Romanem Stępniem. Rozmawiamy sobie. Oczywiście jak taka rozmowa trwa 5 minut, to 4,5 minuty było jak to kiedyś było, a pół minuty na te czasy jak jest teraz. Ale faktem jest faktem, że ja mówiłem: słuchajcie, jeżeli będziemy grali z ŁKS-em, to my mamy pełny stadion, czyli my zarobimy, i pełny stadion będzie miał też ŁKS, czyli oni zarobią. Szanujmy ich. Przecież chyba nam łatwiej jechać jest na Alei Unii, 2 kilometry czy 3 kilometry w linii prostej Widzewa, niż jechać do Katowic czy do Koziej Wólki.
Nie, różnie to było. Oczywiście kibice wyli swoje i jedni i drudzy, dochodziło do niesmacznych rzeczy, ale na to włodarze klubu nie mają jakiegokolwiek wpływu. Fakt jest faktem, że ja zawsze szanowałem jako klub, oczywiście ŁKS-owi nikt dobrze nie życzyłem, dlatego że w moim sercu był Widzew, ale fakt jest faktem, że szanowałem ten klub, bo po prostu trzeba ludzi i tam ludzi działających też szanować. Dziękujemy bardzo za telefon. Skoro rozmawiamy o Widzewie, no to zapytam, dlaczego wy tylko obiecywaliście pieniądze zamiast je płacić? Jeszcze raz to pytanie. Dlaczego tylko obiecywaliście pieniądze zamiast je wypłacać? No bo generalnie zawsze ludzie wypłacają pieniądze. Panie redaktorze, tak nie jest. Tak to nie było. O, jak już przeszliśmy na pani redaktorze, to znaczy, że ten, że jest. Nie, to z szacunku do audycji. Jest tego rodzaju historia. Oczywiście były w tym Widzewie długi, ale tych długów nie narobił Widzew, nie narobił Pawelec. Ja, jeżeli chodzi o Andrzeja Pawelca, ja mogę przyrzec jedno państwu, że ja nigdy nawet do spółki z nim rolki dropsów nie kupiłem. Mieliśmy zgoła inne spojrzenie na prowadzenie klubu, na finansowanie tego klubu. Ja zawsze mówiłem, że jeżeli nas stać jest na to, żeby wydać złotówkę, to jednak powinniśmy wydać 90 groszy, żeby te 10 groszy zostało w kieszeni. Andrzej miał inne zdanie. Andrzej chciał robić karierę wokół SLD, bo wtedy przecież wiadomo, że Leszek Miller był premierem parę razy, zresztą nas gościł i wszystko. Też obiecywał te czy inne rzeczy, wiele rzeczy nam pomógł, wiele rzeczy no, nie mógł, nie zdążył. Ale fakt jest faktem, że było tak, że jak ja byłem na Widzewie, no to powiedzmy sobie, było tak, jak ja chciałem, dlatego że takim jestem człowiekiem stanowczym. Ale jak wjechałem sobie Widzewa, to myśleli, nareszcie ten Niemiec już pojechał. No i oczywiście myszy mogą tańczyć, bo kot pojechał. Ale ja pamiętam takie mecze, że nie wiem, drużyna już chce strajkować, mówi, nie wyjdziemy na mecz, a ktoś mówi, ale Grajewski jedzie z pieniędzmi, jest już na autostradzie. No i. I to był mój błąd. I to był mój. A ty miałeś te walizki faktycznie z pieniędzmi? To jest też taka legenda. Torby sportowe. Było raz tak, że się, nie wiem, na jakiś mecz się spieszyłem, jeżeli było można, to przyletowałem samolotem, bo przecież wtedy dróg nie było i moje samochody raczej na te polskie drogi się nie nadawały. I było tak, że celnicy zawsze mnie sprawdzali i ja zaraz mówiłem, mam tutaj przywiozłem 100 tysięcy marek, proszę to przeliczyć, dać mi taki kartkę, że ja oficjalnie to wiozłem, bo jakbym je nie wydał, co było rzeczą niemożliwą, to mógłbym je wywieźć, prawda? I prawdopodobnie któryś z tych celników musiał być kibicem czy fanem Legii i gdzieś to podał dalej i tak poszło. To było raz, jedyny raz, ale w gruncie rzeczy dla mnie było to obowiązkiem, żeby wjeżdżać do Polski, nie mieć kieszeni wypchanej pieniędzy, bo to nie ma sensu. Miało być wszystko oficjalnie, a najczęściej było tak, że to było wszystko przelewane na konto klubu. Jak ktoś przyjeżdża z walizką pełną pieniędzy, to nie brzmi to, że to jest oficjalne. To brzmi jak nie, oficjalny to jest, że oficjalny wiozłeś dewiz do kraju. Okej, nie, ale samo funkcjonowanie klubu takie było trochę szemrane. No. Ale oczywiście. Was było trzech. Andrzej Pawelec, Andrzej Grajewski oraz Ismat Kołsan. No tak. Przy czym ja powiem tak, problem mój był taki, że jak ja wyjeżdżałem, to robiono z zawodnikami kontrakty i one były tak wysokie, że ten zawodnik podpisując ten kontrakt wiedział, że będzie oszukany, a Widzew, SPN Widzew Łódź wiedział, że nie będzie mógł tego nigdy poker kłamców pokryć, tak. I w tym momencie wszyscy patrzyli na mnie, Andrzej przywieź. I to był ten problem Widzewa. Nie było stałego finansowania poprzez sponsoring, poprzez telewizję, tak jak jest teraz, tylko było to, co kto da i co łaska. No, mieli głupiego, przyznaję się, i na tym to polegało, ale wielu zawodników może powiedzieć, że za premię nie dostał, za tamto, ale jeżeli chodzi o pensję, to wszyscy dostali. Jeżeli wyjeżdżali za granicę, prawda, jak Wichniarek, jak Bogusz, jak z paru innych, to oczywiście to, co mieli dostać, to musieli się zrzec, no przecież oni tam 30 razy więcej zarabiali, no to wie, chłopaki, no bądźmy fair, prawda, jeżeli my was puszczamy, a chcielibyśmy was zostawić, puszczamy was, to takie fair? Do ziemi obiecanej. To takie fair? Proszę? To takie fair? No dla mnie tak. Za darmo ich nie puszczyliście.
No ale oni... I jeszcze musieli się zrzec z tego, co u was zarobili? Nie, nie, ale to nie były jakieś wielkie kwoty. No może było 100 czy 150 tysięcy złotych. No. To mamy inną definicję bycia fair. Proszę? Mamy inną definicję bycia fair. Macie prawo, jesteście 40 lat młodsi ode mnie. No. Ale ja uważam, że wtedy było fair, dlatego że wtedy nie było aż tak wiele ofert z zagranicy. Jeżeli taka oferta przyszła, to ten chłopak wiedział, że jak on się z Polski wyrwie, nie z Widzewa, z Polski wyrwie, to on, przypuśćmy, w Widzewie zarabiał 100 tysięcy złotych na rok, a tam będzie zarabiał 100 tysięcy marek na rok, bo to jeszcze wtedy marki były, prawda? No to wiadomo, że to jest inny świat, plus premie, plus to, żyje w innym świecie, trenuje w innym świecie, gra w innym świecie. To była ta szansa. Myśmy tą szansę wykorzystywali. To co tu dużo mówisz? To teraz nie można powiedzieć, że no to synku, idź sobie, wszystkiego najlepszego. My nie braliśmy pieniędzy od zawodników, żeby jakieś pieniążki do klubu szło. Nie, 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 nie. Było wszystko rozliczone, na zero, sprawa jest załatwiona. Mhm. Odbierzmy sobie telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Słychać mnie dobrze? Bardzo dobrze. Dzień dobry, z tej strony Filip z Tarnobrzega. Ja mam takie pytanie do pana Krzysztofa odnośnie tego, bo mój tato... Nie no, dzisiaj do pana Andrzeja, to do mnie to króciutko. Ale proszę pana, jedno takie pytanko, bo mój tato pracuje za granicą, jest wielkim fanem sportu, no i on tam jedynie, wiadomo, w internecie, na YouTubie nie za bardzo się ogarnia. No i jak mu opowiedziałem o kanale sportowym, kto go założył, kto tam jest w zarządzie, no to powiedziałem o wszystkich redaktorach. No tato bardzo lubi, tak oczywiście. Jak przyszło pytanie co do pana Krzysztofa Stenowskiego, mówił, że bardzo fajnie, ale bardzo nie lubi się z panem Romanem Kołtoniem. Czy coś pan może na ten temat powiedzieć? Jeśli pan nie chce, no to oczywiście rozumiem. A znaczy... drugie pytanko, jeśli można, dawaj to jeśli mógłby pan odpowiedzieć w imieniu, znaczy w imieniu pana Mateusza Borka, bo jak dobrze wiemy, jest z Dębicy. I takie pytanie, jeśli by był mecz Iglopol-Wisłoka, to jak pan myśli, komu bliżej by panu Mateuszowi było? Nie mam zielonego pojęcia, jest to pytanie do Mateusza. No, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, oczywiście był etap w moim życiu, gdy bardzo nie najpierw gdy lubiłem Romana Kołtonia, a potem go bardzo nie lubiłem. Teraz ani go lubię, ani go nie lubię, po prostu mam swoje życie. Wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, podejściu z przeglądu sportowego, wyszło mi na dobre i wyleczyłem się z jakichś tam większych emocji. Może ja dopowiem jeszcze. Kochani młodzi ludzie, my żyjemy za krótko, żeby się cały czas tylko kłócić. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Zgadzam się jak najbardziej. Hołd powiedziałem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Lubię kanał. Bardzo. Pozdrawiam państwa serdecznie i życzę. Dziękujemy nawzajem. Kto wtedy najwięcej kręcił w lidze w tamtych czasach? Kto kręcił w lidze? W jaki sposób? Kto tą ligą trząsł i trząsł niekoniecznie w sposób taki uczciwy. Oficjalny, uczciwy. Tak. Wszyscy. Ja czytałem w przeglądzie sportowym wywiad z jednym sędzią. Nie powiem nazwiska, bo to nie ma sensu. I pytali się, w ostatnich 2 latach ile pan meczu ustawił? On powiedział wszystkie. To było symptomatyczne. Ja w tych czasach, powiem szczerze, nie wierzyłem, że jest aż taka korupcja w polskiej piłce. Aż taka. Pamiętam jak dziś byłem z Jankiem Tomaszewskim, bo Janek Tomaszewski też był zatrudniony w Widzewie jako trener bramkarzy i pojechaliśmy, bo ja bardzo dbałem o Old Boy Widzewa, pojechaliśmy do Bełchatowa na turniej Old Boy w tej ich hali. I podeszli do mnie dwaj sędziowie z pierwszej ligi, mówią, słuchaj Andrzej, jesteś porządnym człowiekiem, ale ktoś zrobił na ciebie spółdzielnię i chcą cię spuścić. Daj parę złotych, to my zrobimy drugą spółdzielnię i zostaniesz. Nie? Ja powiedziałem, słuchajcie, ja też was szanuję, ale nie mówcie mi, ile to kosztuje i jak to zrobicie, ja nie chcę o tym wiedzieć. Mhm. Nie interesuje mnie to. Proszę mi wiedzieć. Janek stał koło mnie i mówi, Andrzej, ale żeś się zachował. Ja mówię, Jaś, co się martwi? Zrobimy dwa obozy, przygotujemy drużynę tak, że żaden sędzia nie będzie nam... Szpryca niemiecka? Proszę? Szpryca niemiecka? Nie, no to może nie, mówię, ale nikt nam nie przeszkodzi. I powiem dzisiaj po tylu latach, że się pomyliłem. I spadliśmy do drugiej ligi przez korupcję. Który to był rok? 2004. Okay. I wtedy powiedziałem sobie, że już więcej nie będzie sponsorowania czy finansowania olimpiady w Łodzi, jaka była piłka przez Andrzeja Grajewskiego i dałem sobie spokój. To, że myśmy spadli, to mnie to do dzisiaj boli, dlatego że ja w sercu jestem sportowcem. Najgorsze dla człowieka, który się zajmuje klubem,
to jest spadek. W ogóle spadek to jest najgorsza rzecz na świecie i przede wszystkim najdroższa rzecz na świecie, dlatego że po tym spadku następnego dnia zaczyna się wszystko od nowa, ruiny zgliszcza, brak pieniążków i... Ale to poczekaj, muszę cię zapytać, no, ty się uważasz za taką krystaliczną postać w polskiej piłce? Jeżeli chodzi o tę sprawę, o której tak mówimy, absolutnie tak. Jeżeli ktoś mi powie, że jakikolwiek mecz ustawiłem, czy rozmawiałem, były rozmowy, tylko się kończyły na tym, na przykład statkiem Gapińskim, bo tak mówi, słuchaj, tu jest to, te... na pierwszym piętrze byliśmy zawsze. Ja mówię, Tadziu, słuchaj, jeżeli jeszcze jedno słowo powiesz, to ja otworzę okno i cię z tego pierwszego piętra wyrzucę. Nigdy o tym ze mną nie rozmawiaj. Mhm. Nie wiem dlaczego, ale nigdy, nigdy nie przyszło mi na myśl, że ja bym mógł jakiś mecz skręcić i usiąść na trybunę i patrzeć, jak chłopcy sobie grają, a sędziowie już wszystko wiedzą. Nie ma takiej możliwości. Powiem szczerze, ja to mam zajebistego pecha, bo kogo nie zaproszę z tamtych lat, to zawsze jest ta osoba, która akurat nie wiedziała. Albo nie, akurat nie, no tak to nie było. No tak mam, no. Ja byłem jeszcze nie miałem żadnej osoby, co przyszła i powiedziała, słuchaj, wszystko wiedziałem. Ja ci powiem, lata 80., bo to już teraz można powiedzieć, bo to już jest przedawnienie. W latach 80. Widzew był w drugiej lidze. Mhm. Ja już pomagałem Widzewowi, temu Sobolewskiemu, bo on nigdy nie miał pieniędzy. I zwrócił się do mnie jeden trener. Mówi, Andrzej, słuchaj, jest chyba 8 albo 10 kolejek do końca, tutaj mam rozpiskę, to kosztuje tyle, jak będziesz, to Widzew jest w pierwszej lidze. Jak dasz pieniądze, Widzew jest w pierwszej lidze. Na Boga jedynego. Na Boga jedynego. To nikt o tym nie wie i nigdy nie myślałem, że będę o tym mówił, ale już dzisiaj to powiem, bo wyrzucę coś z siebie, bo nie mogłem z tym żyć. Pieniądze dałem. Pieniądze dałem. I patrzyłem w Niemczech na wyniki i nie wierzyłem. Ostatni na wyjeździe wygrał z pierwszym i wszystko, no coś niesamowitego. I przyszedł mecz decydujący o wejściu do drugiej ligi, do pierwszej ligi, między chyba Stylonem Gorzów albo Elaną Gorzów, coś takiego jak Gorzów to z Widzewem. Był Stylon, tak. Tak. I ja siedziałem na trybunie. Tak patrzę, mówię, kurczę, ten Gorzów jest lepszy, oni tu nas ograją, nie? I w pewnym momencie sędzia, który dzisiaj żyje, znam go, wchodzi Cisek z piłką w szesnastkę, wokół niego nie ma nikogo, prawda? Prawdopodobnie tam pomidory może rosły albo coś innego, nie? Upada na piłce, słyszymy gwizdek i sędzia pokazuje wapno. Ja w tej chwili tak się poczułem źle, w tym momencie, że powinienem wyjść ze stadionu. Bo to wszystko było ustawione, ja wiem, jako jeden z niewielu, prawda, było ustawione. Wygrywamy 1-0. Oczywiście prezes Sobolewski, wszyscy skakali do góry, bo weszliśmy do pierwszej ligi. Ci z Gorzowa, no nie powiedzmy sobie tak, że nie opluli nas, ale tam nawygarniali. Mnie oczywiście nie, nawygarniali wszystko. I siedzimy znów na pierwszym piętrze i Ludwik Sobolewski mówi, Andrzej, ty z tym X, z tym sędzią, to się nie rozliczaj, bo już on od nas dostał. Wziął z dwóch stron. Ale zapracował, Widzew był znów w pierwszej lidze. I od tej pory przysięgłem sobie. Nigdy więcej się nie splamię takim rzeczom, bo po prostu mi było źle i to teraz mówię i mówię to jak na spowiedzi. I powiem szczerze, że Przestanę z tym moim problemem żyć, bo to jest był dla mnie cały czas problem. Tak, czułeś taki ciężar, tak, że musisz absolutnie to wydusić się? Jak ja zobaczyłem tego karnego, to ja powinienem w tym momencie wyjść z boiska. Dla mnie to było coś obcego, ja się tam nie czułem. A nie pomyślałeś, teraz to my możemy wszystkie numery świata, no. Ten film oglądałem parę razy, bardzo się zawsze, za każdym razem bardzo się śmieję z tego wszystkiego, ale nigdy, przeciwnie, przysięgłem, że nigdy więcej, nigdy więcej. Nigdy więcej nie pozwolę o tym rozmawiać, ani nigdy więcej nie dopuszczę do tego. Oczywiście były mecze dziwne w Widzewie, ale bez mojego udziału i bez mojego, no bez mojej aprobaty. Ja zapytam o dwa takie mecze, które pamiętam. Jakie? Z lat 90. Jakie? Powiedz, może będę pamiętał. Derby z ŁKS-em 5-0. Bramkarz ŁKS-u w przerwie już opuścił stadion. Bogusław Wyparło. Było to zastanawiające, bo on tak...
tak skakał do tych piłek, ale tak zazwyczaj bramkarze tak skacze, on tak skakał. A Bartosz Barło był bardzo dobrym bramkarzem. Bardzo dobrym, no a właśnie takie błędy techniczne popełnił. Nie byłem na tym meczu prawdopodobnie, nie byłem. Mhm. Może się pokłóciłem z Pawelcem wtedy, bo to przecież często okay. dość było i powiedziałem, guzik zostaje. No to mówię, i drugi. Drugi mecz, ale to mecz Widzew Raków Częstochowa 5-1, żeby Jacek Dębiński nastrzelał goli, 5 goli, żeby nie, go sprzedać nie, do Niemiec. Nie, to było 5-0, nie 5-0. Nie był to mecz ustawiony, tylko ten Raków był tak słaby, a my byliśmy tak dobrze. Od razu mówię, myśmy wtedy... No to wyglądało nie, na ustawkę przegrali, pod Dębińskiego. Nie, myśmy nie przegrali wtedy chyba 28 meczy pod rząd. Tak chłopaki, po prostu no tak. No ja pamiętam, że tak, grane było nadzwyczajne. Ale najpiękniejsze to jest, i to jest wszystko prawda. Ja miałem tam swoje miejsce, zawsze tam stałem oparty o barierkę, nigdy nie siedziałem, bo nerwy, bo to, bo tamto, a chyba na szóstym czy na piątym rzędzie siedział Frank Pagelsdorf i Fumel Wymaja z HSV przyjechali kupować Dębińskiego. Mhm. I to było tak, 15 minuta, 1-0, Dębiński. 30 minuta 2-0 Dębiński, 40 minuta 3-0 Dębiński, a ja wyjąłem 50 marek wtedy jeszcze, nie? I takim trochę pomachałem, że to wszystko teraz zdrożało. No więc po meczu oni zgłupieli i ja nie mówię, że na papierze toaletowym, ale coś koło tego szybko pisaliśmy w nocy kontrakt, żeby Dębiński do nich przeszedł. I tak przeszedł Dębiński do HSV, gdzie prezydentem był do dzisiaj mój wielki przyjaciel Uwe Zyla, a ja finansując to wszystko czekałem chyba 4 lata na pieniądze, mhm. bo HSV też nie miał wtedy pieniędzy. Mhm. Oczywiście miał trochę więcej jak Widzew, ale bo to ale takie nie miał... mieli się wtedy... ale to nie był... Ułożony był mecz jeden jeszcze, co ja pamiętam, ale też tak nie był przy tym, nie możemy... Graliśmy raz w Płocku. Płock potrzebował punktów, a my w gruncie rzeczy nie za bardzo, ale chłopaki się tam jak to się spieli. I było tak, że bramkarz nasz, kto to był wtedy, już nie pamiętam, doznał kontuzji, wszedł Ludwikowski i Ludwikowski też kontuzja, my bez bramkarza. No i tam była trochę przerwa i tam było chyba 1-1, ale musiał Płock to wygrać i w 107 minucie Płock strzelił chyba... Maciek Terlecki stał na bramce. No to, tak długo przedłużył będzie. Okay. W 107 metr... W minucie strzelił Płoc tą bramkę. Był chyba Krzysiu Dmochowski, Dmoszyński był tam prezesem, nie? Biała mewa, pozdrawiam cię Krzysiu. I oni to wygrali. Ale to jest nic. Ja przyjeżdżam za 5 dni do Łodzi i ja miałem zawsze taki zwyczaj, że nie jechałem do klubu, tylko jechałem najpierw do Grandki, do Grand Hotelu, do kawiarni. Kelner, jak mnie zobaczy, o panie prezesie, ten był tu. Jak jechałem do klubu, to wszystko wiedziałem, nie? A jeden przychodzi i mówi, o panie prezesie, jak to było z tym meczem? A ja mówię, no jak to, no, chyba nas skręcili, bo przecież tak długo był. No tak, Robakiewicz. Ale Robakiewiczowi nowe okna przywieźli na budowę, abyście przegrali. Ja mówię, tak, a kiedy? No przywieźli, chyba we wtorek mu przywieźli. A Jezu jedyny, tylko ja to podchodzę do tego tak trochę żartobliwie i wszystko, chociaż miałem prawo być wkurzony, nie? Bo Zbyszek był raczej takim stuprocentowym piłkarzem, prawda, profesjonalistą i nie wyobrażam sobie, że to miał jedno z wyników. Ale ludzie słysząc i widzą takie rzeczy, to zaraz sobie wszystko skojarzy. Mówi, tak, proszę, ale temu to przywieźli okna, kurde, na budowę, nie? Piękna historia. To będziemy sobie do różnych meczów wracać, a teraz mamy telefon. Halo? Cześć, tutaj Kuba z Wrocławia. Cześć, Kuba. Ja mam takie pytanie do Krzyszka, Rafała Makowskiego. Czy to jest zawodnik na pierwszy skład Śląska Wrocław? Tak, myślę, że tak. Chłopak, który potrafi strzelić gola, co nie jest takie oczywiste wśród wielu pomocników. Ma dobre uderzenie z obu nóg. Umie sobie znaleźć przestrzeń, żeby oddać ten strzał. Myślę, że ma szansę się pokazać. Halo?
Okej, okay, rozłączone, dziękujemy. A nie wiedziałem, że tutaj kolega się tak dobrze na piłce zna. Prawa, lewa noga, strzał. Akurat w ostatnim czasie dość często na Radomiaka jeździłem. Na Radomiaka? Tak. Więc... Ale ja się śmiałem, bo rozmawiałem z Tępińskim, bo oglądałem ten mecz z Wartą, gdzie ja się bardzo cieszę, że Warta weszła do tego. I mówię do niego, mówię, wie pan co, sędziowie panu się prawdopodobnie odwdzięczyli za te wszystkie słowa krytyki pod ich adresem, no bo bądźmy szczerzy, ten pierwszy karny, skandal. No nie, no karny. Skandal, skandal. Drugi, ale to też, nie wiem, że... Drugi to jeszcze, ale ten pierwszy, sędziowie na barze nie wiedzieli, co zrobić. Nie wiem, czy będziesz miał szansę jeszcze raz to zobaczyć. Zauważ, jak zawodnik Warty pada, bo ja uważam, że ten miał wyciągniętą nogę i uderzy najpierw piłkę. Pada i tyłem głowy uderza z premedytacją tego leżącego obrońcy. I tego nikt nie wyłapał. Ani ci nieudacznicy z VAR-u, ani nikt. Ja 2-3 razy oglądałem, mówię, mój Boże, no przecież takie coś to trzeba widzieć, nie? Ale cieszę się, że Warta wygrała, dlatego że będziemy mieli dwa razy derby i będą dwa razy w Poznaniu, będą kafejki, restauracje zapełnione i jeden temat będzie, kto wygra. Jeszcze jeden telefon, halo? Halo? Halo, witam. Halo? Halo, witam serdecznie. Słychać bardzo dobrze, proszę mówić. Witam. Ja mam pytanie do pana Andrzeja Grajewskiego. Czy słucham pana serdecznie. W przeciągu tych czterech lat od studia Euro w Polsce się pan trochę wyedukował na temat II wojny światowej? Proszę? Czy się pan wyedukował na temat II wojny światowej? Wyedukował się pan coś na temat II wojny światowej, na przykład o obozach Auschwitz. Ilu tam ludzi zginęło i co tam się działo i tak dalej, czy nadal pan sobie żarciki robi w towarzystwie z obozów? Ale co ja mam odpowiedzieć? Że w telewizji Polsat robił sobie żarciki z obozów. Pytam się, czy się pan wyedukował, bo te 4 lata bym miał tyle czasu, no to można było się wyedukować. Szanowny panie, mogę pana zapewnić. Jeździło pod flagę niemiecką, wystawiało pierś, no to można było się coś pouczyć troszkę, tak? Ale czy to wszystko, co pan mówi, co pan wszystko ode mnie słyszał? To wie pan, to ja bardzo chętnie bym skonfrontował to wszystko, bo chyba są materiały, w których będzie można to sprawdzić, bo ja nie wyobrażam sobie i to w ogóle nie wchodzi w rachubę, żebym ja drwił z Polaków, obojętnie czy z Niemców, a na tematy II wojny światowej mam swoje zdanie i to zdanie mogę jeszcze raz powiedzieć, że to była napaść na jeść hitlerowskich Niemców, którzy nie tylko Polaków, ale też inne nacje w sposób niesamowity wymordowali. A to jest jasne. O tym nie powinniśmy zapomnieć. I nie ma w sporcie jakichkolwiek dywagacji do tego co pan w tej chwili mówi. Jest mi bardzo przykro. Czy to na wizji, czy nie? Proszę? Czy to jest miejsce, żeby sobie żartować w studio Polsat? Ja? Ale dobrze, nie jesteśmy w stanie w studiu Polsat. Mam wrażenie, że nasz gość nie wie, o czym mowa i wyraził się teraz dość w sposób jednoznaczny. Czy jest jeszcze jakieś inne pytanie? Okej. Nie, to chyba nie tyle. Dobra, dziękuję bardzo. Wiesz, dlaczego przypomniał mi się ten mecz, jak sprzedawiliście Dębińskiego? No. Bo mieliście niesamowite szczęście, bo rok wcześniej sprzedawaliście Mielcarskiego i wtedy jak przyjechał FC Porto, to Mielcarski 3 gole strzelił. To było jak inaczej. Oni Mielcarskiego sprzedawaliśmy z kontuzją. To nikt nie wie. Przyjechał wtedy Bobby Robson i u Andrzeja Pawelca w Spatifie, tam siedzieliśmy z nim i umawialiśmy się co do ceny i wszystkiego. Mielcarskiego dostaliśmy, powiedzmy sobie, w sposób niezbyt uczciwy. Ale mówię, jak to było wtedy z tą Olimpią Poznań, tak? Mówimy to zamieszanie. Nie, tutaj inaczej. Ci zawodnicy byli gdzieś zastawieni w banku. Tak. Za jakąś zdrową pożyczkę. Przez Olimpię Poznań, tak? Przez Olimpię Poznań. Krzyża Staniaka. Albo Bolka Krzyża Staniaka. I w tym momencie ten bank nam to sprzedał. I myśmy mieli moralną prawo to kupić. Oczywiście od strony etyki sportowej no to nie było tak, bo handel żywym towarom to w tym momencie jeszcze teraz to już jest obojętnie. I my dostaliśmy wtedy Jaskota, Szymkowiaka Mirka i Mielcarskiego Grzesia.
I ja powiedziałem wtedy Grzesiu, w porządku, jeżeli, bo to wszystko w gruncie rzeczy kierował i monitorował Józek Młynarczyk, prawda? On przywiózł Bobiego i ta sprawa była. Ja tylko się bałem, że Grzesiu może tam się rozjechać, bo on tą kontuzję miał niezaleczoną, kolana. Ale się wybronił, grał, niezbyt dobrze grał, dlatego że Portugalczycy to są wirtuozi piłki, prawda? A Grzechu raczej był taki... Czołg. Tak, tak, no, ale nie wiem, chyba na półtora czy dwa lata spędził nie, tam. Nie, dla niego wielka przygoda. No, pamiętam ten mecz, jak on właśnie Bobby Robson go przejechał oglądać i... No i patrzcie, akurat hat-trick na oczach Bobby'ego Robsona. Może tak było, ja po prostu nie mam tego meczu przed sobą, okay. Ja pamiętam dużo meczy. Ja tylko pamiętam ten wieczór z Bobby Robsonem, który się okazał absolutnym gentlemanem, absolutnym człowiekiem ze stoickim spokojem, bo normalnie to on 3 razy już powinien wyjść, no bo tam padały różne sumy takie niesamowite i wszystko. Dogadaliśmy się fajnie i trzeba podziękować Józkowi Młynarczykowi za to. Mm-hmm. Odbierzmy telefon, halo. Dzień dobry, Piotrek z Warszawy. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Dwa pytania do gościa. Pierwsze z uwagi na to, że gdyby był pan przy budowaniu Widzewa, takie pytanie, czego brakuje w polskich warunkach, żeby stworzyć taką drużynę, która będzie rzeczywiście dominowała latami w Polsce, no i powiedzmy na europejskiej arenie. No, po części to się udało Cupiałowi w Wiśle, dlaczego to się nie przełożyło na jakiś dłuższy okres czasu w Widzewie? A drugie pytanie, najlepszy piłkarz, który do Widzewa nie trafił za jak gdyby za pańskiej prezesury? No, tych piłkarzy było wielu, ale ja może jeden przykład państwu opowiem. Tego też nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy pamiętają. Pamiętam jak dziś, że Roman Kosecki przyjechał z Hiszpanii. No i zapukał do Legii, ale powiedzieli, chłopie, gdzie ty, to już pamiętniki idź pisać, tam do klubu Foga się zapisz albo coś innego. I zadzwonił do mnie, mówię, Romuś, przyjedź do Widzewa na 2-3 treningi. Jeżeli zobaczymy, że jest wszystko w porządku, że nie masz tej nadwagi, bo już wtedy tak trochę pryncypialnie, tak, lawirował mnie. Andrzej, no kurde, do Widzewa to mnie tu zabija. Ja mówię, słuchaj, przyjedź, zobaczymy. No i on przyjechał. Nikt o tym w Widzewie nie wiedział, poza trenerem, prawda? Nie wiem, kto był wtedy trenerem, ale fakt jest faktem, że było wielkie halo, że kto tutaj jest. I po trzecim treningu mówi, Andrzej, no to jadę do Warszawy, nie? Tylko nie powiedział mi, że jedziesz szybko do Warszawy podpisać kontrakt z Legią. Bo ci powiedzieli, co, do Widzewa idziesz? Nie, będziesz u nas grał. I dlatego Roman Kosecki znalazł się w Legii. Ja powiem, że ja bym sobie bardzo życzył, żeby wtedy tego, powiedzmy sobie, tej jakości piłkarz przyszedł do Widzewa, jaki był Roman Kosecki, bo obojętnie przyjeżdża z Hiszpanii, to jeszcze to, co tam nabiwiać, to na pewno na rok ci starczy. No ale nie dostaliśmy. Było, powiedzmy, w ten sposób. My mówiliśmy o wielu zawodnikach, ale wtedy jednak ta wolna amerykanka transferów była tak wielka w Polsce, że nie mogliśmy sobie na to pozwolić. A jeżeli chodzi o to, żeby stworzyć drużynę, która by miała hegemonię w Polsce, no taką drużyną jest niestety, trzeba powiedzieć, jest Legia. Prawda? Bo ja też miałem fajną przygodę z Legią, możemy sobie o tym potem porozmawiać. Ale wy mieliście ciężką sytuację, widzę, bo musieliście przełamać hegemonię tej wielkiej Legii naprawdę w latach 90. No, słuchajcie, ale to żyła cała Polska. Od Świnoujścia po Suwałki i tak powinno być. Takimi meczami to wszyscy żyją, prawda? I żyją, napędzają tą koniunkturę, napędzają sponsorów, żeby spojrzeli łaskawym okiem też na inne drużyny. W tej chwili ja powiem jedno, jest pandemia i ja się bardzo obawiam, czy kluby to wszystko wytrzymają, bo naprawdę jest ciężko. To nie tylko kluby piłkarskie, ale kluby rzeźbowe. No dobrze, a powiedz mi, jak na przykład z Legii ściągaliście Szczęsnego i Michalskiego, to były trudne rozmowy? Bo wy mieliście... Szczęsnym nie, bo Szczęsnego już nikt nie chciał. Szczęsny już był dla Warszawy autu tutaj, prawda? Michalskiego, ja powiem tak. To była sprawa z Romanowskim. Jest bardzo przykra sprawa, dlatego że Romanowski wziął, powiedzmy sobie, tyle pieniędzy za Michalskiego, ile myśmy mieli dostać z Champions League, nie? Nie, chyba 1 000 000 marek. 1 100 000. 1 100 000. Myśmy dostali 1 600 000. I ja
szanowałem Michalskiego, bo to był bardzo dobry piłkarz. Powiedzmy sobie, to jest taka szóstka, że no, naprawdę bardzo ważny dla drużyny. Ale nie szanowałem tej ceny, dlatego że ona nie była adekwatna do tego, co się w Polsce działo. Przecież w Polsce była bida, zapomnijmy o tym. No milion, tu milion, tam milion, to wszystko nie trzymało się kupy. Ale ten transfer zrobiono za moimi plecami. Za moje pieniądze. Ty byś nie dopuścił? Ja bym nie dopuścił. Nie dopuścił do tego. A więc chciałem pochwalić, że z takim rozmachem działaliście i że nie, to głupota jest, to są wszystko legendy. Ja bym na pewno z Romanowskim do tego transferu nie doprowadził, by dostał prawdopodobnie może by połowę, jakby się zgodził, jeżeli nie byśmy szukali adekwatnego. To zawsze tak było. Jak przychodził Smuda i mówi, popatrz, tutaj mam listę życzeń, koncert życzeń, jak ja to mówiłem. Wiem, że Franek, koncert życzeń to jest w programie drugim o 14 w niedzielę, nie? I potem mówię, to, Franuś, my nie możemy tego sfinansować, daj mi listę B, ale oni muszą być tak samo dobrzy, tylko połowę tańsi, wszystko. Nie stać. Ja uważałem, że trzeba powiedzieć, że nie ma pieniędzy, to nie jest powiedzmy sobie wstyd, prawda? Tylko trzeba tak te pieniążki układać, żeby na wszystko starczyło. A nie można wydać budżet na jednego zawodnika, ten jeden zawodnik nie wygra. A w szatni już wiedzą, aha, ten tyle kosztował. Jak on będzie źle grał, to wiedzą, ty słuchaj stary, zapierniczaj, bo ty tam tyle zarabiasz, bo tyle kosztowałeś, a my się patrzymy na to wszystko. To jest rozwałka drużyny od wewnątrz. Ale tak było. Michalski zagrał bardzo dobre mecze. Szkoda, że tego będąc przebiegając pół boiska w Madrycie nie strzelił w tego, co miał na stan z bramkarzem, bo wtedy nas ewidentnie skręcił sędzia. No ale nic na to nie poradzimy. Champion League to jest też sprawa dla siebie. Ja pamiętam, jak było losowanie, to Franz Beckenbauer powiedział, no takie drużyny tam to nie potrzeba. A jak był na meczu... Tak, on wtedy się Polska cała obraziła na Beckenbauera, to sobie że po co przy czym, w ogóle drużyny z Polski czym, Lidze Mistrzów? W Polsce nie wiedzieli ludzie tego, że jak Franz Beckenbauer powiedział, że słuchajcie, od jutra gra 13 na boisku, też by się zgodzili, bo to był... Lichtgestalt po niemiecku to się nazywa, to była postać, prawda? I to było święte, co on powiedział. Był wspaniałym piłkarzem, wspaniałym, przewspaniałym piłkarzem, ale jak był w Dortmundzie i widział, myśmy tam przegrali z Dortmundem chyba 2-1, nieszczęśliwie, bo byliśmy równorzędnym drużyną, może nawet lepszą, bo widziałem, jak ten Hitzfeld tam nerwowo biegał w tom i z powrotem, krzyczał tylko na Millera, czy krzyczał na Zamera, żeby się zaczęli ruszać, prawda? To Franz potem przyszedł do VIP-u, tam żeśmy siedzieli i mówił, no Andreas, wy naprawdę gracie niezłą piłkę. Ja mówię, danke Franz, no co miałem powiedzieć, nie? Co powiedzieć w swojej frajerze, co ty o nas tutaj gadasz, nie? Nie wypada, prawda? Co mogę sobie myśleć, prawda? Ale nie wypada, nie? I w tym momencie był ten szacunek dla polskiej piłki, a wszystkim dla polskiej drużyny kulowej, bo to było też bardzo ważne. My drużyn klubowych nie mieliśmy, że wszędzie dostawaliśmy baty jak nie wiem co, no. Odbierzmy telefon, halo? Halo, witam. Robert z Łodzi. Oj, mamy dwie osoby równocześnie. Halo. Dobra, pan Robert mówi. Witam cię Krzysztofie, witam pana Andrzeja. Panie witam Andrzeju, serdecznie. Dwa pytanka do pana. Bardzo proszę. Jakby mógł pan coś powiedzieć na temat swojej przygody z JG Speedway Łódź? Oczywiście. I co by pan doradził panu Skrzyleckiemu, żeby ten orzeł jednakowoż awansował do Ekstraligi? I co by pan powiedział o dzisiejszym Widzewie Łódź? Zaczynamy od Speedwaya, czy zaczynamy od piłki? Jak pan jest wygodnie, ja się rozłączam, żeby nie blokować linii, oglądam dalej i słucham. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. No więc jeżeli chodzi o Speedway, ja miałem przygodę, dlatego że ludzie mnie namawiali, żebym reaktywował sekcję żużlową w Łodzi, na tym starym stadionie jeszcze. I do tego doprowadziłem. Nawet mi się udało zatrudnić sama Ermolenkę, wicemistrza świata i czy mistrza świata. Zatrudnić i wyrzucić. Proszę? Zatrudnić i wyrzucić. Zatrudnić, wyrzucić. No ale był mecz, nie zapomnę do dzisiaj tego. Ja byłem człowiekiem takim, że zawsze, oczywiście, były drużyny, które miały lepszy skład osobowy i jeździli po prostu szybciej, nie? Bo co to dużo mówić, na Speedwayu trzeba jeździć szybciej. No i był mecz chyba z Gnieznem, ze startem w Gniezno. I tak, sam oczywiście na dziewiące, jako pierwszy z domu, pierwszy bieg taśma. Drugi bieg, na pierwszym łuku defekt. Trzeci bieg się położył.
Ja, kurczę, pieczony z tej trybuny wstałem, dookoła lecę, wpadłem do parkingu, a tam trener Gnieźnian, już nie będę mówił nazwiska, bo po co, mówi, pan Andrzej, bo myśmy tam walczyli o nic, nie? A oni chcieli wejść. Tu już jest wszystko załatwione. Wiecie, co powiedziałem? Nie będę tu głośno mówił, bo by zaraz się telewizor zepsuł. I od tego momentu sam Ermolenko ani razu już nie wyjechał w Łodzi. Ludzie nie wiedzieli dlaczego, a ja byłem na tyle fair, elegancki, że nie powiedziałem dlaczego. Mhm. Ale dla mnie była sprawa prosta, że Samowi dali pieniądze i on tak jechał, jak jechał, bo jak on by normalnie jechał, to byśmy z tym Gniezdnym wygrali i oni by tam nie weszli do tej piętro wyżej, czy do playoffu, nie wiem, co by było. Jeżeli chodzi o Witka Skrzydeckiego, no Witek zaczynał wszystko. On był w Widzewie z piłką, oczywiście Asia, i to miało być trochę promocja wszystkiego. Później powiedział, że trzeba wybudować stadion żużlowy, no to będzie ekstraklasa. W tej chwili oglądałem dwa mecze ich. Nie wygląda na to, żeby weszli do playoff, chociaż ja za Skrzydeckiego trzymam kciuki, chociażby dlatego, że on daje swoje pieniądze. Czapka z głowy wszystkim, co przynoszą z kredensu swoje pieniądze, nieraz to i kradną żonie, prawda, i dają na sport, na piłkę, na żużel. I chciałbym, żeby był w Łodzi ekstraklasowy żużel, ale mam takie wrażenie, że po prostu to miasto nie stać, żeby utrzymywać trzy stadiony. Bo i ŁKS, i Widzew, i Speedway, to miasto jest na dwie dyscypliny sportu, takie jak piłka i żużel, jest za biedne. I tak będzie. Ale kiedy, jak to się mówi, piłka wrze, mamy szansę. Do końca ostatniego koła trzeba dojechać, wtedy będziemy mieli szansę. Chciałbym. Jeżeli chodzi o Widzew, ten Widzew dzisiejszy, ja powiem tak, ja nawet nie byłem zaproszony na otwarcie stadionu, ale państwo pamiętają, jak było Champions League, to ta trybuna była postawiona za moje pieniądze i myślałem, że jednak włodarze klubu i włodarze miasta mnie na to zaproszą, ale tam jest paru ludzi, którzy mi bardzo źle życzy, SB-ków i innych ciemnych typów spod ciemnej gwiazdy i po prostu im w to uwierzono. Dzisiejszy Widzew, ja oglądałem parę konferencji prasowych, bo tam mi przysyłają, chociaż mnie to nie interesuje. Powiem tak, że Widzew jest bardzo dobrze najedzonym klubem. Może nie zdrowo, ale dobrze najedzonym klubem, bo ostatni raz pani prezes powiedziała, że najpierw to drużyna, potem to trener, a później to znajdziemy dyrektora sportowego. I w tym momencie saga pani prezes tutaj u mnie się zamyka i powiedział, Kobito, do prasowania, do sprzątania, do prania, ale nie do piłki. To seksizm. Proszę? Seksizm. Dzisiaj się nie mówi takich rzeczy. Ja tylko mówię to, co ja myślę, może to jest subiektywne, ale mam prawo jako Polak żyjący w demokratycznym kraju o to powiedzieć. Nie? Jeżeli Kobitka powiedziała, słuchajcie, musimy sobie usiąść, musi być nowy albo stary dyrektor sportowy, musimy złożyć drużynę, przede wszystkim najpierw trenera, potem drużynę, bo w tej kolejce jest wszystko w porządku. Ale jeżeli ona ze śmiechem na twarzy mówi, najpierw drużyna, potem trener, a potem jeszcze tam jakiś frajerek przyjdzie, no nie wiem, tam jest jakiś nowy dyrektor sportowy, nie mogę nic o nim powiedzieć, a zresztą nie zajmuję sobie czasu, dlatego że to już nie jest mój Widzew i prawdopodobnie ja już nie doczekam, żeby Widzew tak grał i grał na takim poziomie, jak był to drużyna, w której ja brałem też czynny udział. Odbierzmy telefon, halo? Halo, halo, witam. Witam. Ja mam dwa pytania do pana Andrzeja. Pierwsze, które domaga się czas. Jak to było z Franciszkiem Smudą, jego sprowadzenie do Widzowa Łódź? I pewnie nie jedną anegdotkę można powiedzieć o Francie. A drugie pytanie, takie bardziej, tak powiem, przyziemne, lokalne. Przez jakiś czas pan działał w Pogoni Lwówek. Gdzie? No ale w skrócie... Pogoni Lwówek. No wie pan, to już jest... No właśnie, tak to już chociaż się dowiedziałem coś nowego w moim życiu, że ja działałem w Pogoni Lwówek. No to jest absolutnie nieprawda, bo w tym klubie nigdy nie działałem. Mam kolegę z Pniew, który w tym czasie właśnie on tam się udzielał i prosił o radę. Mój syn też tam grał, ale był rezerwowym, słabo grał i od czasu do czasu jeździłem tam, żeby po prostu zobaczyć, jak ten dzieciak gra, czy on gra. No ale nie dostawał tych szans, co dostawał i sprawa była załatwiona. Pierwsze pytanie było o co?
O Smudę. Więc Franciszek Smuda. Ja poznałem Franciszka Smudę w Płocku na meczu Stal Mielec Wisła Płock. Nie wiem, kogo myśmy tam oglądali, chyba Majewskiego z Płocka, bo to był bardzo dobry pomocnik i chciałem go w Widzewie. I przyjechałem i patrzyłem na zaangażowanie tego trenera. Ja go nie znałem, jak on się nazywa. No i właśnie u tego Krzysia Dmoszyńskiego, żeśmy się spotkali w VIP-ie, tam ten Smuda, żeśmy zamienili parę słów, trochę po polsku, trochę po niemiecku. I to było wszystko. I w tym momencie, kiedy była u nas wakat trenera, to oczywiście chciano, żeby był Grzesiu Lato albo żeby był Janusz Wójcik. A ja mówię, nie, słuchajcie, ja zadzwonię do tego kolegi z Mielca, który musiał się w nocy szybko ulatniać, bo by go tam chyba powiesili. Nie wiem dlaczego, też mnie nie obchodzi. I co zrobimy? No i dzwonię raz, drugi, trzeci, dał rady. Za czwartym razem w tym biurze mówią, no tak, ale pan Smuda w tej chwili pracuje. Ja, co on robi? A no tam myje okna. A, fajnie. Czy mógłbym z nim porozmawiać? Dobrze, to niech pan zadzwoni wtedy i wtedy, to on będzie przy telefonie. I tak było. I mówię, słuchaj Franek, dam ci szansę, żebyś był trenerem w Widzewie. Jutro o 11 jest trening. No tak, ale już jest piąta. Ja mówię, zdążysz? Będziesz trenerem. Nie zdążysz? To będzie Janusz Wójcik, nie? Mnie nie było na następnego dnia i on chyba miał takiego starego Opla, kadeta, czy nie wiem, bo to mi Gapiński opowiedział i Wojciechowski. Mówią, ty, przyjechał facet, nie pyta się o nic, nie pyta się o pieniądze, tylko pyta się, gdzie jest szatnia, bo musi się przebrać. To będzie dobry trener, bo się nie pyta o pieniądze. I tak się zaczęła, historia Franka Smudy, moja i Widzewa. Początki były trudne. Myśmy tam się, jak to się mówi, do krwi sprzeczali o piłkę, o treningi, o wszystko. Potem żeśmy się dogadali i zaczęło to iść. Zaczęło to jakoś się fajnie cementować. Franek umiał. To trzeba mu przyznać, bo to, że my w tej chwili się poróżniliśmy, tak będzie prawdopodobnie do końca naszego życia, to jest jedna sprawa. Ale no, chyba nazywałeś go debilem publicznie. Proszę? Chyba go publicznie nazywałeś debilem. Ja bym powiedział, że to z czegoś wynikło, ale to mniejsza o to. No nie mówię, że bez podstawy. No tak, ale nie, to ja powiem, dlaczego tak powiedziałem. Nie, to ja bym zakuty po niemiecki łeb, to rozumiem, ale to było nie w sensie, żeby go obrazić, tylko po prostu tak. Tak potoczy, nie? No, takie miłe w sumie. No, miłe to nie jest, ale on się śmiał, ja się śmiałem, bo dużo rzeczy żeśmy wspólnie się... No, było dużo rzeczy, w których nas cieszyło. Ale Franek tą drużynę, którą dostawał, umiał zjednoczyć, scalić, umiał ją przygotować i ta drużyna grała. Raz był taki sezon, to wiosenny, że on chyba 3 albo 4 mecze pod rząd przegrał. Mhm. No i wszyscy, jak to prasa, pisana, niepisana, to Smudę, weg. A ja na też wtedy przegląd sportowy, więcej osób czytało niż w tej chwili. Powiedziałem, ręce precz od Smudy i zakończyłem jakiekolwiek spekulacje. No bo już i Bolek się, Lato się szykowali, Janusz Wójcik się szykował, nie dało rady. Byłem przekonany, że Smuda doprowadzi nas do tego sukcesu. Najpierw było Mistrzostwo Polski, były jeszcze parę meczy w UEFA, gdzie myśmy jako jedyna, powiedzmy sobie, komunistyczna drużyna zawsze albo na Parmę, albo na Fiorentynie, żeśmy, no nie wiem, czy tam były ciepłe kulki, zimne. Nie, na Inter to Wisła trafiła. Proszę? Wy na Fiorentynie wieczorem. No Enrico myśmy dwa razy Parmę żeśmy dostawali. Ja mówię, no co oni zgłupieli? 100 ileś tam kulek, kurczę, pieczony i dwa razy pod rząd Parmę. No, ale i tak to było. Parmę nie taką jak dzisiaj, tylko nie, no tam Gigi Buffonem i z tymi innymi, to przecież to gdzie? To byśmy tam pasowali. Właśnie Enrico Chiesa grał w... Chiesa, oczywiście. Właśnie, nie w Fiorentynie, tylko w Parmie. A w Fiorentynie grał... Też taki znany na Delivio i tam, a nie dużo, sobie, ale mniejsza o to. I w gruncie rzeczy myśmy nigdy nie mogli tego wszystkiego przejść, ale potem przyszedł czas Champions League. Oczywiście Legia 3-2, prawda, i ten Champions League i tego się nie zapomina, bo to, co ja przeżyłem, słuchajcie, nie tylko na boisku, ale przed meczem, po meczu i to słuchajcie, to jak ja bym napisał książkę, to ona by chyba miała 600 stron i powiedzmy sobie po trzeciej stronie
czytania tego nikt by mi w to nie uwierzył, nawet jeżeli by notariusz napisał, to jest prawda, prawda i tylko prawda i przyłożyłby. Nawet dzisiaj na czasie czytam, że jesteś bajkopisarzem. Ludzie tak myślą, że myślisz. Tak, tak, to jest fakt. No, ja pisałem bajki Andersena, dzieciom swoim czytałem, także jest normalne. Okej, okay. Okej. Okay. Odbierzemy telefon na chwilę, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof z tej strony. Witam serdecznie. Pozdrawiam panowie, witam pięknie. Witam serdecznie. Mam jedno pytanie do pana Andrzeja, ale zanim go zadam, to chciałem Krzysztof tobie podziękować, że wziąłeś w obronę w którymś tam programie wielki polski klub, jakim jest Widzew Łódź. I następnym razem, jak jakiś młody człowiek zadzwoni, który tylko chce po prostu zaistnieć na mediach, to powiedz mu w ten sposób, że derby Polski są tylko jedne. Legia Widzew lub brawo, Legia, jak sobie brawo. A teraz mam pytanie do pana Andrzeja. Panie Andrzeju. Tak. Pan uważa się za biznesmena, prawda? Ja pierwszy raz na Widzew poszedłem w 76 roku i pan zdaje sobie sprawę, jak wyglądała dzielnica Widzewa. Oczywiście. Jak wyglądały mecze. Jak wyglądał stadion Widzewa. Lub, no jak zwał, tak zwał, no ktoś, kto to przeżył, to wie i my wiemy. Nie tego. Ale do pana mam następujące pytanie. Dlaczego w Widzewie pan zrobił papierowy biznes? Jaki? Papierowy? A co to znaczy? Papierowy biznes. Co to znaczy? Uważam, że będąc współwłaścicielem czy właścicielem Widzewa, byliście w Lidze Mistrzów. Dlaczego nie pociągnęliście ten klub dalej i dlaczego ten klub dzisiaj jest w tym miejscu, w jakim jest? Koleje losu, to chodzi o dzisiaj, a wtedy, wie pan co, mimo że to tak się wydaje, to jak my byśmy w dzisiejszych czasach byli w Champions League, to na pewno tych pieniędzy było tyle. W tamtych czasach to myśmy dostawali małe pieniądze za to, żeśmy weszli, prawie żadne, tylko dostawaliśmy od meczy, nie przegranych i wygranych. No myśmy jeden wygrali, jeden zremisowali, to było wszystko. Dwa razy nas, to prawdopodobnie pan pamięta, nas w straszliwy sposób oszukali, no ale do tego nie będziemy wracali. Po prostu nie było pieniędzy. Moi partnerzy, Kołsan chciał się wycofać, on w ogóle tylko swoje pieniądze. A skąd się w ogóle wziął Kołsan? Nie mam pojęcia, on był z Łodzi, on Libańczyk, który się wychował w Łodzi i wszystko. I przy czym on myślał, że on zrobi biznes i zarobi pieniądze. Na piłce nie można zrobić biznesu. Ludzie, to jest tylko margines, to tylko margines zrobi, bo niech pan mi pokaże klub w Polsce, który powie, słuchajcie, po tej lidze robimy sobie, podkreślamy na czarno i mamy plus 500 tysięcy złotych. Nie ma takiej możliwości. Doradcy, menadżerzy, ktoś inny, oni wszyscy zarabiają. Klub jest walony ze wszystkich stron po łbie i tak było u nas. Proszę mi wierzyć, ile osób zebrało się przy tej Champions League, którym my musieliśmy za ich usługi płacić. Nawet sobie nie zdajecie państwo sprawy. Ja to wszystko przeżyłem. Dla mnie to, ale w tym momencie UEFA tak wymagała, żeby ten był business club i to i tamto, to wszystko kosztowało pieniądze. Mhm. A co tu dużo mówić, przychody jak na polskie warunki wtedy były bardzo marne. I nam po prostu nie udała się ta ciągłość, bo nie było tych zasobów. Ja dałem wtedy, jak żeśmy weszli do Champions League, dałem z góry 1 600 000 marek. Wiem, jak gdzieś na Andrutowicza siedzieliśmy i Kołsar mówi, ja nie mam, Pawelec mówi, kurczę, pieczony Andrzej, no u mnie też niezbyt to jest. Daj z góry, to potem tego. No w porządku. Mnie było na to stat, dałem te 1 600 000 i żeśmy po prostu przygotowali, wzmocnili drużynę, jak było nas stać. I to jest wszystko. Po Champions League, po tej edycji mnie, Andrzeja Grajewskiego, nie było stać na to, żeby jeszcze raz dać 1 600 000 i jak to się mówi, sponsorować miasto Igrzyska. Nie, miasto w tym momencie od nas chciało wziąć, a nie dawać. No, nie da rady. To tak w skrócie, bo to jest dość długa historia. Już mamy 8 godzinę, prawda? A 8:30 jest bardzo ciekawy mecz żużlowy, który chciałbym obejrzeć. Także to się nie uda tak szybko. To się nie uda tak szybko. No dobrze. Ostatni w tym momencie telefon. Potem do telefonów oczywiście wrócimy. Natomiast krótka przerwa po tym telefonie, ale poprosimy. Kto się do nas zadzwonił? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór.
Ja mam pytanie do pana Andrzeja. Panie Andrzeju, tak. Ile prawdy jest w tym powiedzeniu, nikt ci tyle nie da, ile Grajewski obieca? I jak to było z tymi wypłatami, kiedy Tomasz Łapiński odchodził z Widzewa, mówił, że pan jest mu winny jakieś pieniądze i tam wypłaty były, że piłkarze, sprzedaczki ustawiali się w kolejce i pan im płacił po 100, 200, 300 zł, nie wiem, na jakieś hamburgery, frytki i cokolwiek. A niech pan mi powie. Dziękuję bardzo. Niech pan mi powie taką sprawę. Skąd pan to wszystko wie, te głupoty? Bo to są głupoty i wysane. Dlatego pana pytam, z palca, to są głupoty. Wie pan, to są głupoty i wysane z palca kłamstwo. Wie pan, jak Łapiński odchodzi Widzewa? Łapiński mógł odejść Widzewa 10 razy do Fiorentiny i cała Europa była otwarta, ale nie poprzez to, że ja chciał go sprzedać, ale przychodziły do nas, a on permanentnie nie, bo on się bał latać samolotem, bo to, bo tamto, bo nie ma sprawy. Ja to akceptowałem. Był Franz Smuda, poszedł do Legii i powiedział tak: ja chcę mieć w Legii Citkę i Łapińskiego. I w ten sposób Łapiński za Smudą poszedł do Legii, bo tak to prawdopodobnie jeszcze 10 lat by Widzewie grał. Czy dobrze, czy źle, trudno mi jest w tej chwili powiedzieć. I to było, tych dwóch piłkarzy sprzedaliśmy, wiem jak dzisiaj, za 1 500 000 marek. Duże pieniądze. Nieźle, bardzo duże pieniędzy, bo wiadomo było, że Ksitko ma problemy zdrowotne, Łapa co drugi dzień też kontuzjowany, a mniejsza o to. I Korańczycy podpisali i wszystko z Widzewem. Przy czym ja te pieniądze z góry dałem. Mhm. Legia zapłaciła, wtedy był Jurek Engel, był tam dyrektorem sportowym. Mhm. Zapłaciła nam 600 000 i dzwoni do mnie i mówi: Andrzej, my nie mamy pieniędzy, Koreańczycy nie dają, ja ci mogę dwóch piłkarzy dać. Ja mówię: kurczę, chłopie, ale to były moje prywatne pieniądze, po co mi ci piłkarze, przecież ja nie będę w życiu handlował piłkarzami, nie? No ale powiedz mi kogo? Szale, pamiętam jak dziś, i drugiego Magierę. Magierę, obydwóch. Nie Szala, czy to był jeszcze ktoś inny, czy Rutkę, nie wiem, świętej pamięci. Rutka grał w Widzewie. No ale grał, tak, ale Szala chyba nie, Rutkę. Tych dwóch dał, policzyłem na 600 000 marek. Oczywiście Widzewie mówią: Andrzej, weź, zgódź się, proszę. Ja mówię: chłopaki, zgódź się, to dajcie mi moje pieniądze, bo ja je wyłożyłem. Taki średni biznes. Średni? No. Znaczy, można się powiesić od razu. No. No, ale się zgodziłem. Rutka grał bardzo długo i powiedzmy sobie nieźle, a Magiera, Jacek nie zaklimatyzował się i chyba po roku czasu odszedł. Jacek Magiera mówi, że w Widzewie sobie sam napisał kontrakt, bo tak się nie mógł doprosić i w końcu poszedł do sekretariatu. Ale to chyba nie ze mną, bo... Nie, poprosił sekretarkę, żeby mu zostawiła miejsce przed komputerem, usiadł i napisał, potem zaniósł do prezesa, prezes podpisał. To już ten taki utalentowany był, tak? No to fajnie. Ja szanuję Jacka Magierę, my często z sobą tam rozmawialiśmy i wszystko, ale powiem szczerze, że to był zły biznes, ale widzicie, to jest tak, że z boku wokół mnie ci wszyscy zewa: dobra, zgódź się, dlatego że nikt z nich nie dał grosza pieniędzy. Mhm. Oni nie wiedzą, to znaczy wyjąć 500, czy 600, czy 800 000, położyć na stół. A jak ty te pieniądze zrobiłeś, że ty tylko dawałeś i dawałeś, a kim cię zarabiałeś? Kurde, dawałem i dawałem. No i potem tak się było, że w końcu to do wielkiej sumy milionów doszło. Spadliśmy z drugiej ligi, dlatego że w perfidny sposób było to wszystko ustawiane. I tak skończyła się moja przygoda z Widzewem. Nieodłącznie. Jeżeli ja bym dzisiaj jeszcze raz miał takie coś zrobić, wejść do Widzewa, być w tym Widzewie, w ten czy inny sposób traktowany, bo po mnie też jeździli jak po bury kobylo, jakieś historie tam były wymyślane, gdzie ja się jako ostatni dowiedziałem, że coś takiego w ogóle w moim życiu było, co jest nieprawdą, prawda? No ale tak było, tak było. I to bym w życiu, to w ogóle nie ma o czym rozmawiać, ja bym się na to nie zgodził. Nigdy, nigdy nie dałbym pieniędzy, tych pieniędzy, co miałem wtedy, co ciężko zarabiałem, co zarobiłem, bo to ja nigdzie nie ukradłem, na polską piłkę. Może w innym klubie, gdzie bym miał władzę totalitarną, autorytatywną, to tak. W Widzewie tego nie miałem. Mhm. Dlatego, że pamiętam, jak dziś było jakieś spotkanie, tam oczywiście zakrapiane, ja
jeżeli ludzie mnie naprawdę znają, wiedzą, że jak kropli alkoholu nie piję. I mi prezydent miasta powiedział, słuchaj, oczywiście na ty byliśmy i wszystko. Ty musisz być z Pawelcem, bo jak nie, to ty jesteś tu skończony. Po pijaku, w porządku, nie ma sprawy, ale to, to była prawda. I teraz co? Leszek Miller wzywa nas do domu chłopa, jedziemy tam do niego, Andrzejek, trzymaj to do wyborów i to jak będę premierem, to ja wam pomogę. W paru rzeczach pomógł, prawda? Jeżeli chodzi o tą stronę, pojawił się na stadionie, pamiętam. Tak, pojawił się na stadionie, pojawił się ale, też na stadionie Rzeszowym. No, ale mam wrażenie, że pewne kwestie potem Andrzeja Pawelca dogoniły i widzisz, to też jest sprawa charakteru, cech charakteru. I to nie jest to, że to dzisiaj przyszło, że ktoś chciał mieć jeszcze więcej, albo chciał się odbić, albo coś innego i szedł na inną drogę. Ja żałuję tego, dlatego że Paweł jest to barwna. U niego chyba Elżbieta Górniak na urodzinach śpiewała, by się potrafić ja się bawić. Nigdy w tym nie uczestniczyłem. Nigdy. W otwarciu z Patifów, tych wszystkich, nie. Ja dzwoniłem, życzyłem wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i wsio, ale nie było tej zażyłości. Bo ja wiem, z kim on przebywał, ja wiem, z kim miał kontakty. Powiem wam tylko, jedno raz mi ukradli pod Spatifem BMW moje, nie, na niemieckiej rejestracji. Z tym, paszport też tam leżał. Nie, kurczę, pieczone. Jadę do taty, bo tato jeszcze żył. Tutaj siedzę, w pewnym momencie dostaję telefon. Ojciec odebrał, czy jest może u pana pański syn? Jest. Słucham, Andrzej Krajewski, nie? Proszę pana, czy jest pan zainteresowany, żeby odzyskać samochód? Mówię, tak, ale umyty. Nie? Mówię, a jak nie, to w tym momencie ja was pod ziemi wykopę, chłopaki, nie? Ale to powiedzmy sobie szczerze, że Andrzej w tym mi pomógł, że ci do mnie zadzwonili. Dostałem, oczywiście, radio było, ci co to ukradli, to musieli mieć jakieś zyski na to, wyjęli radio, telefon, to tamto, ale samochód dostałem. Nie? Ale umyty? Proszę, a skąd? I wtedy też po raz wtóry zrozumiałem, że no w tej naszej kochanej Polsce nie działo się dobrze i powiedzmy sobie, nie podobało mi się to. Powiedziałeś o Marku, jak powiedziałeś citko, muszę ci powiedzieć, że on strasznie, bo ostatnio był u nas gościem w programie, nienawidzi, jak ktoś mówi citko. On mówi, że citko. Że jak citko, to jest straszne. No ja może troszkę taki niemiecki slang mogę mieć. W każdym razie jest uczulony na to. No więc puszczę ci kawałek z wypowiedzią Marka Citki. Właśnie. Bardzo proszę. Poprosimy. W następny piątek gościem Hate Parku będzie Andrzej Grajewski. Chciałbyś go o coś zapytać? Nie mam pytań chyba do prezesa Andrzeja Grajewskiego, więc... A są dobre relacje czy napięte? Wiesz co, napięte, bo mieliśmy takie głupie zdarzenie, więc ja myślę, że tutaj... Znaczy, ja go wspominam jako prezesa, okej, bo wiadomo, ale najcieplej wiadomo trenera, ten prezesa Pawelca wspominam, bo on chociaż coś płacił, a Grajewski... Też coś tam robił, ale głównie myślę, że myślał, jak tu zarobić na tym biznesie. Później miałem taką sytuację, bo on też zaczął się chyba troszeczkę w menadżerce bawić i taki nieprzyjemny telefon, więc my mieliśmy taką ostrą dyskusję, ale tak teraz myślę, że ani on niepotrzebnie mówił takie słowa, ani ja tak skontrowałem niepotrzebnie, bo jednak gdzieś tam coś przeżyliśmy o parę lat starszy ode mnie, ale jestem też taki... Czyli robimy program Wybacz Mi, przychodzisz ostatni piątek? Nie, no bez przesady, to przecież jesteśmy, wiesz, facetami, nie będziemy się tam pieścić, ale też jestem takim człowiekiem, że wiesz, że jak ktoś mnie tam sprowokuje, to potrafię odejść, tak, ale też jestem później taki, że jak emocje opadną i masz świadomość, że kłócisz się o bzdety, to nie ma sensu i wolę wspominać te sympatyczne chwile. No i co sądzisz o tym? Ani dodać, ani ująć. Co ja mogę powiedzieć na temat Marka Citki? Citki. Marka. Ja tego człowieka kupiłem za własne pieniądze.
z Białegostoku. Od firmy Wezyr, już nie pamiętam. 600 tysięcy, w trzech ratach po 200 tysięcy. Złotych. Jakich złotych? D-mark. Marek, wy tyle płaciliście za piłkarzy z jakiejś oczywiście, no oczywiście, bo Franek powiedział mi, że to jest drugi Mesjasz i mu uwierzyłem. Na trzy raty. Pamiętam, jak dziś ta trzecia rata była do płacenia, tak późno. Ja nie miałem szans przyjechać do Łodzi, to przyjechał Dzieniakowski z Wojciechowskim do mnie do biura, wzięli czek i nawet tej kawy nie wypili. Pojechali z powrotem, żeby zdążyć na czas, bo jak nie, to by wszystko przepadło i Cicko by wracał z powrotem. Ja uważam, że ten chłopak miał absolutne papiery być jednym z najlepszych piłkarzy w Europie. No, ale w życiu jest tak, że z umiejętnościami nie idzie zdrowy rozsądek. Ja pamiętam jak dziś, pojechał Kołsan i Pawelec z Anglii sprzedawać Marka. Ja dostaję ze Szwajcarii telefon i mówią tak, panie Andrzej, to pan za naszymi plecami sprzedaje zawodnika? Wiedziałem, kto to jest. Mówię, panie mecenasie, proszę wierzyć, że ja w tym nie biorę udziału. To panie Andrzej, ja panu powiem, że ten zawodnik nie będzie sprzedany. No i trzy dni później Pawelec z Kołsanem wrócili wściekli i nic nie zrobili. Takie wtedy były układy. Mhm. Układy, których trzeba było się trzymać, bo jak nie, to nowego nie wpuszczali, świeżego nie wpuszczali, a starzy wiedzieli, za co biorą pieniądze. Później był z Blackburn Rovers. Tak. Był następno. I ja mówię, Marek, jeżeli chcesz, to wsiadamy w samolot. Jeszcze mu pamiętam, jak 4 miliony funtów chyba dawali, nie? Coś takiego. Tak, dawali i byliśmy już, tak siedzimy obok. Z drugiej strony siedział z Arsenalu i czekał, że my się im dogadamy. To wtedy Arsenal był. Nie? Przed tym chłopakiem było wszystko. On miał kłopoty zdrowotne, ponieważ on miał tendencję do tycia i to, no niestety, no przy jego posturze to na te mięśnie dolne tutaj to wpływało. I pamiętam jak dziś chyba on tam, dali mu sprzęt, nowe buty i on wszedł tam trochę tam z tymi zawodnikami. Jak tam zaczął kręcić, to ty nie wiedzieli, gdzie północ jest. I zaraz go dawać tutaj. I pamiętam dalej, że wieczorem przychodzi do niego i mówi, wie pan co, panie prezesie, ja bym chciał jeszcze pół roku zagrać w Widzewie, bo obiecałem to kibicom. Mówię, Marek, ty jesteś najemnikiem, idź tam, gdzie ci będą płacić, idź tam, gdzie będziesz robił wspaniałą karierę. A angielska liga poza niemiecką była najlepsza. To w ogóle nie ma o czym rozmawiać w tamtych czasach, prawda? Marek mówi, nie, za pół roku. Chyba włoska. No obojętnie, ale, ale dostać się jako Polak do Anglii, to tam tak. Rysiu Kowenicki grał, tam Tadek grał. Tam ciężko się było dostać, bo przepisy były specyficzne. Oczywiście, tam musiało trzeba być mieć ileś... W kadrze meczów. Tak, w kadrze meczy i wszystko. I ta szansa była i Marek z tej szansy nie skorzystał. I wiem, że byłem na Grand Prix na markecie w Czechach, w Pradze. I dzwoni Tadek Gapiński. Mówi, powiedzieć ci dobrą czy złą wiadomość? Ja mówię, najpierw tą złą. No Marek Cicko ma Achillesa. Ja mówię, no i będzie w piekarach oparowany. Ja mówię, broń was, Panie Boże. Andrzeja, on już siedzi na stole, leży na stole pracy. Ja mówię, broń was, Panie Boże. Do Freiburga, do Fasa i tam. Kosztuje, bo kosztuje, ale to się opłaca, nie? I tam go zaoperowali. A dobra wiadomość, to wygraliśmy z GKS-em 2-1. Ja mówię, weź ty się tą dobrą wiadomość wsadź w 4 litery, nie? I od tego się zaczął dramat Cicki. Dramat Cicki polegał na tym jeszcze, że on miał w tych czasach już dwóch doradców. Jeden to był teraz poseł Zimoch, który miał tyle pojęcia o piłce, co ja o śniegu na Kilimandżaro. Jak? No przecież to słynny komentator. Ale no to komentować coś, a mieć pojęcie, to są dwie różne sprawy. Mhm. A drugi to był facet, który miał w Polsce, był przedstawicielem Nike. I pamiętam, jak dziś przyjeżdżam w czwartek i patrzę, wychodzę na trening, w szatni jestem,
Adi tylko w Nike'ach, a my mieliśmy bardzo, bardzo dobry kontrakt z Adidasem, naprawdę bardzo dobry. Ja nie wziąłem od nich ani pół grosza pieniędzy, bo powiedziałem, słuchajcie, zamiast pieniędzy dajcie sprzęt na drugą drużynę, na juniorów, a wszystkie na pierwszą drużynę jako wizytówkę naszego klubu. Mhm. Nie wiem, kto był wtedy szefem tutaj w Polsce, ale dostaliśmy dobre rzeczy, ja miałem fajne znajomości w Adidasie i to wszystko poparliśmy. I ja powiedziałem, mówię, Marek, słuchaj, jak ty przejdziesz przez tą bramę widzewską, to ty możesz chodzić w czym chcesz, w Nike'ach, na boso, ale jak wchodzisz na bramę widzewską, to tylko i wyłącznie Adidas. No ale ja podpisałem kontrakt. Ja mówię, słuchaj, podpisałeś kontrakt na swoje prywatne ubiór, ale nie na ten, dlatego że klub ci takiej zgody nie mógł dać, bo ma kontrakt z Adidasem. No nie, ale tak będzie. Ja mówię do trenera, mówię, panie trenerze, jeżeli, bo graliśmy następnego dnia chyba mecz, w piątek, jeżeli Citko wyjdzie, będzie chciał wyjść w Nike'ach, to on jutro nie gra. No ja, pan słyszał, jutro? To przy całej drużynie. Mm. Citko nie gra. Okazało się, że grał w Adidasa i to do tego bardzo dobrze. To były takie wtedy, już takie tarcia, było takie chłopskie podejście do sprawy. No bo ja to ja mogę, a klub to co tam, prawda? My z Adidasa żyliśmy wtedy, prawda? Mm. Bo jeżeli Adidas by powiedział, to my wam nic nie dajemy, to skąd byśmy wzięli pieniądze, żeby kupić ten sprzęt? Dla pierwszej drużyny, dla drugiej drużyny, dla juniorów, prawda? Także ja nie mogę w tej fazie jego kariery nic dobrego o nim powiedzieć, bo on stracił szansę być jednym z czołowych piłkarzy Europy, a miał na to papier. No miał niesamowitą, Bóg mu dał niesamowite umiejętności. Mhm. Niesamowite umiejętności. Co zrobić? Ale poszło, przeszło, się nie wróci. Odbieramy telefon. Halo? Witam, Michał, dzwonię z tej strony. Cześć, Michał. Witam panów. Chciałem się zapytać, no bo pan Andrzej mówi, że już no, najmłodsi go nie pamiętają, 20 tam parę lat był w biznesie. Jest sens zapraszania takich gości? To ciebie, Stanuś, chciałem zapytać. Tak? Skoro mało kto go, pan Andrzeja pamięta. No ale żeby już nie odpowiadać, dobra. Pan Andrzej, chciałem się zapytać, bo mówił o tym kupionym meczu. Powiem szczerze, nic nie zrozumiałem, ale dobra, tak? Jedziemy dalej. Widzewa. Ja też nie zrozumiałem. Tak. Dobra. Bo pan Andrzej mówił o meczu Widzewa ze Stilonem Gorzów, który widzę wygrał 1-0 po kupionym karnym, tak? Mhm. To chciałem się pana Andrzeja zapytać, bo pamięta, że tam pan Ciszek był Wiesław faulowany. Czy pamięta, kto karnego wykonywał w tamtym meczu? Takie pytanie. Ja powiem szczerze, że z momentem gwizdka ten mecz dla mnie nie istniał. Nie wiem, czy to nawet chyba Cisek z tego karnego, że nie mam pojęcia. Jeżeli by ktoś by dzisiaj powiedział, chłopie, postaw 100 zł na kto strzelał karny, na pewno bym nie postawił albo postawił źle. Nie pamiętam. A kto? Z ciekawości. Cisek? To znaczy ja powiem, to strzelał Leszek Iwanicki. Ach, Leszek Iwanicki. Bo to był nas Leszek Iwanicki. A z tego meczu ze Stylanem Widzew nie wygrał, tylko zremisował u siebie i później musiał wygrać w Wałbrzychu z Zagłębiem, żeby awansować do pierwszej ligi, do ekstraklasy obecnie, że tak powiem. No. Także trochę panu się mylą już tam te... Wie pan, w tym wieku ma prawo się pomylić, dlatego że ja nie mam żadnej encyklopedii ani żadnych innych materiałów, tylko jestem pytany, więc odpowiadam na tyle uczciwie, co wiem. Jeżeli coś jest nie tak, to mogę tylko bardzo serdecznie przeprosić, ale fakt jest faktem, że ten mecz miałem głęboko w sercu cały czas i cieszę się, że mogłem tego się w tej chwili już pozbyć. Mhm. Dziękujemy bardzo. Nie chciałbym w kółko rozmawiać o Widzewie, no bo jesteś bardzo osobą. Powiedz mi, większe szuje to kibice piłkarscy, sędziowie piłkarscy czy sędziowie bokserscy? Jedni drudzym równi, dlatego że ja przeżyłem nie na tych cyrkach objazdowych tutaj w Polsce, jak jest pokazywany boks, tylko przeżyłem walki Kliczków o Mistrzostwo Świata. No bo ty organizowałeś, ty byłeś promotorem Dariusza Michalczewskiego. Nie promotorem, ja byłem organizatorem. Organizatorem i promotorem był Pyta Kol. Mhm. No. Organizowałeś walki Dariusza Michalczewskiego, gdyby on był najlepszy w swojej kategorii bokserem absolutnie, świata. Absolutnie. Darek był wyjątkiem, to był, powiedzmy sobie, przykład zawodowca. Jego pracowitość doprowadziła go do tego, że był czas, że on był perfekcyjny.
perfekcyjny. On po prostu tak manierami doktora czy profesora tych wszystkich swoich przeciwników wygrywał, nokautował, robił z nimi co chciał. To samo, jeżeli chodzi o Kliczko, ale... A co miałeś z Kliczkami wspólnego? Proszę? Co miałeś? Ja wszystkie walki zrobiłem w Niemczech z Kliczką. Do którego momentu? Od tego, jak oni przyjechali do Niemiec. Aż do wyjazdu do Ameryki. Ja byłem pierwszy, który, pamiętam jak dziś, to było na Gran Canaria, zaprosili mnie wieczorem, bo zresztą wspólny urlop zawsze tam robili sobie i Fryc Dunek był, świętej pamięci. Oni z Petrem Kolem dobrze nie żyli, bo jeżeli nie wiesz, o co się kłócili, to się kłócili cały czas o pieniądze. No tak było. I pamiętam jak dziś, mówię, Andreas, co dzisiaj robisz? Ja mówię, no nic, siedzę tutaj na tarasie, no to przyjedź do tej restauracji, chcę cię zaprosić cię na kolację. Nie? Ja pojechałem tam, siedział tam z nimi jeszcze jeden człowiek, przedstawili mi go, Tommy Leffler. I wtedy ja się dowiedziałem, że oni odchodzą od kola, jako pierwszy. I dostałem propozycję, żebym z nimi pojechał do Ameryki, ale po prostu ja nie miałem takiego doświadczenia bokserskiego, a zwłaszcza wady ciężkie, gdzie tam w punkcie rzeczy czarni rządzili tym wszystkim, Don King i wszystko, co tam było. Nie czułem się. Tommy Leffler, który to wszystko zaaranżował, on miał powiązanie z Hollywoodem, powiązanie z wielką financierą i to się Kliczko na pewno bardziej opłacało i dlatego zrobili ten krok, uwolnili się od kola. Chociaż z drugiej strony trzeba przyznać, że bez kola to oni prawdopodobnie byli bardzo dobrymi kickboxerami, ale nic więcej. Nie? Także kolowi mają do zawdzięczania to i tak samo Dariusz. Ale Dariusz, ja nie wiem ile, kurczę pieczone, wiem, z 20 walk robiłem, no wszystkie te o Mistrzostwo Świata. No i przede wszystkim te dwa legendarne pojedynki Michielczewskiego z Rokidzianiem, gdzie całe Niemcy stali i nie wiedzieli, zresztą wiedzieli, a dla mnie to było też trochę przykre, jak Darka, że przypuśćmy pierwsza walka była na São Paulo i tam wszyscy krzyczeli Roki, nie dane. Dlatego drugą walkę zrobiłem w Hanowerze. Wszyscy myśleli, że będzie w Kolonii tu, ale ja decydowałem. Nikim, tylko ja decydowałem, gdzie ta walka będzie, prawda? Ja mówię, Darek, pojedziemy do Hanoweru, tam będzie nasza publiczność. Ale też nie była całkiem nasza, też strzeli Roki. Ale tam Darek, porównując do tej pierwszej walki, którą zlekceważył, tam Darek pokazał swoją siłę i swoją klasę. To Pietro kończył taki zmasakrowany, zwycięski, ale zmasakrowany? Nie, no przecież... Ja przez głowę pamiętam takiego Michalczewskiego, który się cieszy, ale jest cały poobijany. No to już pod koniec tej kariery to było tak, że to było Richard Hall, taki bardzo dobry zawodnik. To trochę go zbiło, ale Darek wygrał. Nie? Potem druga ciężka walka to była z Mariusem Lakatusem. To był taki Rumun, który się wychował w Hiszpanii. To było w Braunschweigu, też miał problemy tam, mógł ten leżeć, ale wracając do tej legendarnej walki z Graziano Rokidziani. Rokidziani w Niemczech urządził za człowieka fenomena, prawda? Nikt go nie lubił, a wszyscy go kochali. I wtedy było to, że on powiedział, z Kolem nie chcę mieć nic do czynienia, nie będę walczył i koniec. Więc ja pojechałem i powiedziałem sobie, Grace, tych pieniędzy, co my ci zaproponujemy, ty nigdzie nie zarobisz. Przez następne 100 lat nie zarobisz, nie? No i doszło do tej walki. Oczywiście przed tą walką najpiękniejsze to były konferencje prasowe, że oni tam się obrócali w łodze, a ty jesteś głupi Polak, a ty beze mnie byś nic nie zrobił i wszystko. Jak ja powiedziałem, panowie, bo przecież też brałem udział w tych konferencjach, powiedziałem, panowie, tylko proszę o jedno, możecie robić wszystko, tylko się nie bić za darmo tutaj, nie? Bo będzie ring i tam możecie się bić, nie? Ale to była jedna z najlepszych walk Darka Michalczewskiego, gdzie pokazał swoją jakość, bo Rokidziani chyba w 9 czy 10 rundzie powiedział i habe genug, czyli ja już mam dosyć. A jeżeli zawodnik tego pokroju, ten niezłomny, ojciec był betoniarzem, prawda, i to ten niezłomny człowiek mówi, ja już mam dość, to świadczy to o klasie przeciwnika, nie? Darek go zbił, po prostu go zbił, no, zbił, jak to się mówi, trzymając abecadło bokserskie. No tak mu pokazał, jaki on jest słaby, że... No i potem Rocky już się wycofał, już tam jakieś sporadyczne walki, bo te pieniądze, które zarobił, też tam prawdopodobnie szybciuteńko roztrwonił, nie? No i... Ja z tego, co pamiętam tamte czasy, to wydaje mi się, no, tak ja to odbieram z boku, że ty dużo energii poświęciłeś na to,
żeby polskie media traktowały Michalczewskiego jak Polaka, żeby doprowadzić do tego, żeby polscy kibice go pokochali, bo na początku to jednak było coś takiego, no przecież to Niemiec, dlaczego tam flaga niemiecka? Tak, ale ja nawet podarowałem polskiej telewizji TVP jedną walkę Michalczewskiego na żywo i nie wziąłem za to pieniędzy, nie wziąłem... Ty w ogóle nikogo pieniędzy nie brałeś. Proszę? Tylko wydawałeś pieniądze i nie brałeś pieniędzy. Jeszcze nie słyszałem, żebyś ty powiedział, że zarobiłeś pieniądze. Ja pierwszą walkę, którą Michalczewskiego, to był Rokidziani Randazzo, pamiętam, pierwsza walka w Hanowerze. Wszyscy się cieszyli, VIP i to, a ja stałem tak w rogu i mówię, kurczę pieczone, ja 650 tysięcy marek straciłem, co ja jutro zrobię, przecież ja jestem bez grosza, nie? Wtedy trzeba przyznać, że Kolbszyn mówi, Andrzej, nie poszło tak jak trzeba, ale poczekaj, druga, trzecia, czwarta walka odkuje się. No i po drugiej walce już byłem na swoim. A dlaczego straciłeś, że co? No źle wykalkulowałem ilość widzów, ceny za bilety, VIP, wszystkie sprawy. Bo nie rozeszło się, tak? Proszę? Nie rozeszło się, bilety się nie rozeszły. Właściwie. No nie, no bilety się nie rozeszły, a dwa, to było po prostu wszystko na te czasy jeszcze za drogo w Niemczech, przepraszam, w Niemczech. I po prostu to moja niewiedza do tego doprowadziła. Nie dlatego, że ja chciałem tyle. Nie, po prostu niewiedza, głupi byłem. Nie? Ale człowiek szybko musi się na błędach uczyć. Już była następna walka, potem była walka w Hanowerze z Umarowem, takim niezłym Ruskiem. Wtedy już była pełna hala i już, no ale Darek był naprawdę dobry. A co wtedy się robiło dla sędziów bokserskich? Ja powiedziałem, że kiedyś to piszę w książce, ale też tego nie zrobię, bo to bym nikt w życiu nie uwierzył. Proszę, ale to ja ci Krzysiu, nie uwierzę, ale Krzysiu, nie mogę tego powiedzieć, bo po prostu ojej, nie chcę. Ojej. Nie chcę, no nie chcę, bo to jest nie do uwierzenia. Nie da się prosić. Proszę? Nie dam się prosić, dlatego na zdrowie. Nie wykpisz się tego. Jedną rzecz powiedz jakoś. Jedną. To było wszystko biznes. Sport miał drugoplanową pozycję, był na drugim miejscu. Bo nawet w tej walce 49 albo 50, które Darek powinien wygrać, nie wygrał, to było wieczór wcześniej ustalone. I ja na to nie mogłem patrzeć, jak, no jak, no co? Ale przyjechali Amerykanie, zaproponowali warunki Kolowi i to, i tamto, i sprzedał Darka jak Judasz Jezusa. No. To tylko mogę tyle powiedzieć, więcej nie chcę mówić. Darek o tym wie, bo dla mnie to też coś strasznego było, prawda? Bo ten chłopak na to no nie dobrze, zasłużył. A wy jako wy musieliście jakoś dbać o tych sędziów specjalnie? Mieli jakieś fanaberie swoje? Wiesz, jak Gwiazdy Rocka, apartament nastawiony na 19 stopni, świeże róże, trzy dziewczyny w wannie. Do fight cardu potrzeba było więcej sędziów, bo sędziów na Mistrzostwo Świata to myśmy nie ustalali, to ta federacja WBO czy WBC czy IBF przysyłała swojego supervisora, jednego, drugiego, trzeciego sędziego i sędziego ringowego, prawda? I my musieliśmy koło nich chodzić po prostu na paluszkach, nie co dużo mówić, nie? Chociaż ja na to nie zwracałem uwagi, bo ja wiedziałem, że Darek jest tak mocny, że tam żaden sędzia mu nie pomoże ani nie zaszkodzi, prawda? Bo to chłopak wchodził na ring, boksował i miażdżył wszystkich ludzi. Prawda? Ja myślałem, że po zakończeniu kariery tutaj w Polsce Darka bardziej uszanują, bo to jest absolutny bohater, bo jeżeli ja porównam go, nie wiem, z kim, z Gołotą czy z tymi innymi, to w ogóle nie ma porównania. To nie ma porównania. Oczywiście tamten był spektakularny. No, mówiło się, że Michalczewski się boi z Niemiec ruszyć dupę, żeby nie dostać oklepu w Stanach. No. To nawet dzisiaj siedzi w Gdańsku i żyje i wszystko i za bardzo go nie widać, nie? Ja uważam, że to jest ten syndrom tego, że w Polsce szybko się zapomina, co inni robili, jakie mają dorobek. Żyje się z dniem dzisiejszym, jutrzejszym, prawidłowo tak jest, nie? Ale zawsze trzeba mieć tą chwilę czasu, zadumy, zastanowienie się, co inni zrobili dla tego polskiego sportu. Ja przypomnę jedną historię, jak
polska reprezentacja nie miała w czym grać, to chyba była za Andrzeja Strejdała, to doprowadziło do tego, że w nocy otworzyli magazyn w Adidasie i szukaliśmy, żeby była jakaś biało-czerwona koszulka i takie z trzema pasami, tylko raz wyszli w tym, prawda, bo się wszyscy dziwili, skąd takie koszulki, bo to były koszulki HSV, prawda, bo białe z niebieskimi albo czerwone były z HSV, ale te pasowały biało-czerwone, prawda, bo by doszło do tragedii, bo zawodnicy nie chcieli wyjść na trening, bo nie było sprzętu, bo ten co sprzęt, wiedziałem kto to jest i parę razy go w kasynie spotkałem, wie, kurde. No tak samo było ze sprzętem Legii, tak, To w ogóle, to są legendy. Ile mamy czasu w ogóle, bo za do 21. Nie mówię ci? Wytrzymasz. Słuchaj, no to ja muszę zmienić fakturę w takim razie, bo tam było do 20:30 tylko. Dobrze, no to płacimy. To bądź uprzejmy, zadzwoń, że w Częstochowie mają później zacząć jechać, dobra? Dobrze, bo już dzwonić, nie tak? Takie rzeczy załatwialiśmy. Legia była inaczej. Legia grała, nie wiem z kim, chyba z Bayernem, albo z Bayernem chyba w Pucharze UEFA. 3-7 przegrała u siebie. Coś takiego tam, no, nie było. I mój szef, ja pracowałem wtedy w Molkereimylla, Müllermilch, nie? Powiedział, panie Andrzeju, a wie pan co? A jeźdź pan do Warszawy, wsiądź pan w samolot, może oni przyjmą nasze koszulki. No nie wiem, dlaczego nie? I wtedy pamiętam, że przyjechałem i wtedy poznałem świętej pamięci Henka Loskę, mojego wielkiego przyjaciela. I też od niego się dużo nauczyłem o Polsce, prawda? Bo to jednak miał doświadczenie. I drugi to był chyba Marian Gębka czy coś takiego. I oni pomogli mi w tym dealu. Myśmy się dogadali. Wtedy oczywiście wojsko rządziło w Legii, prawda? Pułkownik, ja już zapomniałem. Jeden był Mazurek, a drugi nie wiem, jak on się już nazywa. I ja potem wziąłem tą koszulkę z Müllermilch i pojechałem do Szwajcarii, do UEFA, żeby pokazać. No, oczywiście to było wszystko dużo za późno i oni się do mnie zgodzili. Ja mówię, no co teraz robić? Ja mówię, słuchajcie, to kupcie takie fajne, cieniutkie i lenową tą i zrobimy tą, że będzie prześwitało. Tak. Ale wszyscy w Polsce będą wiedzieli, że to i tak jest pod tym Müllermilch. To chyba chodziło. Odpadało w ogóle. Proszę? To chyba odpadało. Nie mogło, tak. to takiej tej wielkości tak. było, nie? Ale faktem, że wtedy był Aigna sekretarzem generalnym i mówi, wie pan, tak nie możemy i to my rozumiemy, to tamto. A dwie rundy później Galatasaray w jednej rundzie gra z tym pozorem, drugi gra z drugim sporem. Równiorniejszy, no niestety, byliśmy demoludami i tak nas traktowano, prawda? I później Władek Sazurowski mówi do mnie, Andrzej, no może byś tu trochę pomógł i wszystko. Mnie się nie układało dobrze wtedy z Widzewem, bo oczywiście się pokłóciłem z Fabelcem. No i był mecz, zbliżał się mecz Sampdoria Genua z Legią. Ja dałem tam troszkę pieniążków tym chłopakom, tam wyrównaliśmy pieniądze, bo Artur mówi, Andrzej, no nie mamy, kurczę, pieczę, no jakbyśmy strzał. Ty w kółko dawałeś pieniądze jakieś. Proszę? Muszę to dopytać, bo co nie mówisz, to mówisz, że komuś dałeś pieniądze. I byliśmy w tej Sampdorii. Ja do pomocy wziąłem Stasia Terleckiego, świętej pamięci. I on był taką moją prawą ręką, rozmawialiśmy z tym montowaniem, o tym, o której będzie mecz tutaj, o której będzie mecz tam i wszystko, żeśmy fajnie zorganizowali. I tam Władek miał jeden problem, że nie miał napastnika, bo ktoś mu się rozleciał. Nie wiem już kto, ale fakt jest, że mnie Władziu, daj młodym, bo ja zawsze byłem taki sam. Daj młodym. Kowala, nie? Andrzej. Ja mówię, słuchaj, będziesz mógł zawsze zareagować. Jak go dasz na ostatnie pół godziny i będzie źle grał, to będziesz grał w 10. A tak to zmienisz go, nie ma sprawy, nie? No i wtedy Kowal pokazał swój zew, bo to nie były tylko te bramki, bo to może nie wszyscy sobie o tym pamiętają, ale w pewnym momencie tam grał Biersiołot na stoperze. Facet, który wszystko ciął, prawdopodobnie włącznie ze swoją teściową, prawda? Do kolan i pół metra pod ziemią. Ten chyba ze strachu się chciało nim oprzeć, jak mu z łokcia nie walnął, tak ten Biersiołot stanął i nie mógł złapać powietrza. A to było coś nowego, to wszyscy zamarli. Jak to Biersiołot, kurczę, pieczony? Tu jakiś knypek, kurczę, pieczony mu to był. Niezapomniana historia, ale o tym też nikt nie wie, że ten mecz tak się poczuł też dzięki Stasiowi Terleckiemu. Powiem, Stasiu, tak, ja idę na ławce, ale miej ze mną kontakt wzroczny. Jeżeli
asystent Montowaniego, prezydenta, doktor Sinesi, pamiętam jak dziś, wstanie w przerwie i będzie szedł do sędziów, to ty zanim wejdziesz, władujesz się na życie, policja stamtąd wyciągnie, nie masz prawa stamtąd wyjść. Bo myśmy chyba tam prowadzili już 2-0, czy coś takiego było, Legia? Tak. I ten wstał, bo chyba byli niemieccy sędziowie. Niemieccy, tak, niemieccy sędziowie to byli. Czy z DDR-u wtedy jeszcze. Ale w każdym razie nie było to nic dobrego. I Sasiu tam wszedł, Sasiu mówił bardzo dużo po angielsku. Powiedział, jak ten wyjdzie, ja też wyjdę. A to nie, no to Stasiek się zaparł na drzwi i nie mogli go nawet ruszyć sam. To nikt o tym nie wie, prawda? I tamten nie miał możliwości powiedzieć, słuchajcie, dostaniecie tutaj po duchu dolarów, my chcemy to wygrać. Mhm. I wyszedł zniesmaczony razem ze Staśkiem. I ci nie wiedzieli, o co chodzi, musieli, no potem już zaczęli, może tam dostali jakiś synk, nie ma, ale zaczęli drukować, a już było za późno. I jeszcze raz mówię, to zwycięstwo powinna dzisiaj Legia, jeżeli ci chłopcy wiedzą, może nie wiedzą o tym, ale powinni podarować Stasiowi Terleckiemu. Bo on tam... No dobrze. Stanisław Terlecki, odbieramy telefon. Po tym telefonie proszę krótką przerwę od telefonów, bo ja mam swoje jakieś pytania jeszcze wynotowane. Kto się do nas zadzwonił? Halo, halo, jestem, słyszać mnie? Słuchacie mnie? Witam. Ale się panowie rozgadali, chyba 15 minut czekałem, ale mam nadzieję, że będziecie również tak rozgadani, jeżeli chodzi o wątek, który chcę poruszyć. Pytanie jest, znaczy mam nadzieję, że jest obustronne, natomiast muszą panowie mi odpowiedzieć, czy widzieliście wczorajszy wywiad z Jakubem Błaszczykowskim. Podejrzewam, że pan Krzysztof widział, pan Andrzej, nie wiem. Nie. Ja znam treść, ale go nie oglądałem. Dobrze, ale zna pan treść. Tak. Chciałbym prosić, żeby się pan, czy no pan Andrzej nie oglądał, więc nie macie jakby jak panu stosunkować. Liczę, tak jak mówię, na bezkompromisowość i brak jakiejś tam dyplomacji. Rozumiem, że pan Jakub Błaszczykowski jest poważaną osobą, legendą, reprezentacja, człowiek, ogólnie orkiestra, ale chciałbym, że jednak, żebyśmy tutaj pogadali o faktach, o tym, w jaki sposób no. Ale słuchaj, powiem ci szczerze, muszę cię przeprosić, bo wiem, że czekałeś 15 minut i możesz być rozczarowany, ale jednak mamy pół godziny do końca programu, mamy bardzo barwnego gościa. Dobra, okej, jeden argument, znaczy inaczej, prośba, ja się rozłączam, gadacie z panem Andrzejem, następni widzowie dzwoną, ale robi pan, panie Krzysztofie, o tym stanowisko. Dogadany? No muszę się wgryźć w to. Powiem tak, nie wykluczam. Nie wykluczam. Okay. Jeśli zobaczę, że mam tyle, razie... że mam tyle amunicji, żeby to stanowisko było ciekawe, to zrobię. Ma pan tutaj dużą wiedzę na ten temat, zna pan każdą stronę i pana Królewskiego, i pana Obzińskiego, i jakby zna pan branżę od środka, także czekam na dobre stanowisko. Miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Andrzej, wróćmy do ciebie. Właśnie, to sobie, jak mówiłeś o różnych osobach, to sobie wynotowałem różne nazwiska, które mi akurat wpadały do głowy. Mhm. Mówiłeś o tym żużlowcu, którego wywaliłeś. Sam Ermolenko. Tak. Wiesz, z kim mi się kojarzył? Z Borowką. Piłkarzem, którego ściągnęliście do Widzewa. Totalny alkoholik. Tak, tak, ale... Opowiadali mi chłopaki z Widzewa, że on był czasami na treningu tak pijany, że nie mógł trafić nogą w nogawkę od spodenek. Ja wiem jedno, że Borowka jako reprezentant Niemiec był bardzo dobrym stoperem. To po prostu w ogóle był człowiek maszyna. Mhm. Ja zawsze marzyłem, to było moje marzenie. I to nie konkretnie Borowka, żeby reprezentant Niemiec grał w Widzewie. Nie wiem dlaczego, ale mówię, żeby pierwszy był. No, bo ja jako menadżer sportowy sprowadziłem pierwszego Polaka do Hanoru 96, sprowadziłem pierwszego Rosjanina do Szalkę, Borodiuka, prawda? Ale mnie to w drugą stronę, żeby tak w tym klubie, żeby w Łodzi, żeby zagrał ten. I jestem... No nie wybrałeś za dobrze. No. Słuchaj, sam nie było żadnego wyboru, chłopie. Jestem w kasynie, w Hanowerze z kolegą i napataczyna się nam Borowka. Ja mówię, kurczę, pieczony uli, co ty tu robisz? Właśnie, mówiąc, że totalny alkoholik, zapomniałem dodać, że jeszcze totalny hazardzista. No, niestety. Zgrane i wszystko, no, panie Andrzeju, to może pan mi 1000 euro pożyczył, nie, marki jeszcze były, marki. Ja mówię, no to i tak przegrasz, chłopie, nie, chyba, że postawić na czerwony, teraz przyjdzie. No to dobrze, to postawię, no i dałem mu 1000 marek, bo wtedy jeszcze w jednym banknocie były, postawił na czerwone i przyszło, miał 2. Ja mówię, Uli, ale teraz ja cię wezmę na 2 lata do Polski.
odbudujesz się, przyjdzie z powrotem do ligi tutaj i wsza. Ja o aż takich jego problemach alkoholowych nie wiedziałem. To, że on tutaj przyszedł, to był mój bardzo szczęśliwy dzień w moim życiu, bo dopiero... A jak odszedł, to jeszcze szczęśliwszy. Nie, to jest już... Ja pamiętam jak dziś, że pewnego dnia o 8:30 rano dzwoni do mnie do Hanoweru telefon, służba graniczna. A jaka? No na Okęciu. No tak, tak, słucham pana. Mówi, pan Jakub Andreas Grajewski? Mówię, tak, słucham, o co chodzi? Tu jest taki kolega jeden, który ma tylko prawo jazdy przy sobie, śpi teraz na wózku i chce wyjechać do Niemiec. A wie, jak się nazywa? Uli Borowka. Niestety, nie był do ratowania. Nie był do ratowania. Ale tam parę meczy zagrał i był ulubieńcem publiczności, a także kelnerów w Łodzi, to trzeba nie zapomnieć. To bardziej kelnerów publiczności, jednak. No nic za to nie poradzimy i tak było. Ale z drugiej strony, jeżeli o te kontakty polsko-niemieckie, to mogę powiedzieć tak, że po zdobyciu Pucharu UEFA, Schalke, pierwszy mecz, gdzie zagrała na Widzewie. Mhm. Z Stuwem, z świętej pamięci, Rudi Assauer, wszyscy przyjechali na Widzewie do Andreasa. Były turnieje, gdzie Fortuna Düsseldorf, gdzie San Pauli grało, gdzie Werder Bremen grała, gdzie reprezentacja Rosji grała z Widzewem, nie z reprezentacją Polski, tylko właśnie z Widzewem. Przegraliśmy 2-1. Szarpak, bramkę strzelił. Ty chyba organizowałeś to, tak? No a kto miał organizować? Nie wiem, się otwierają kolejne w głowie jakieś tam. Nie, ale faktem, że było barwnie na tym stadionie. Nie pachniało, bo w tamtych czasach, żeby Kuźniecow, Salimow, ci wszyscy inni przyjechali do Polski, to musiało być na poziomie reprezentacji. Oni przyjechali do Widzewa, oni przyjechali do Łodzi na mecz towarzyski. No prawda? Dobrze, słuchaj, to teraz muszę ci zadać pytanie, które... Pytania może nawet. Nie wiem, czy odpowiem, ale będę się starał. Ale nie, będę się starał. Powiesz, bo to nic takiego, ale po prostu ogląda nas masa ludzi młodszych, którzy nie pamiętają ciebie, jak działałeś. I oni się trochę łapią za głowę, mówią, że to jest kosmita, tak? Mówi, tu... Jaki kosmita? Nie pasuje do tego ancugu, no chłopie, kurczę, pieczony. Dobrze, kosmita, no. Tu mówi, któremu dałem pieniądze, temu dałem, temu milion marek, tu 1 600 000, tu 600 000. Ty jeszcze nie powiedziałeś słowa, jak ty te pieniądze zarobiłeś. No, powiedzmy tak, zarobiłem pieniądze na boksie. Bezsprzecznie. Pierwsza walka, katastrofa, ale potem, gdzie już się uczyłem i to się uczyłem bardzo szybko, żeby znów nie stracić, to się człowiek bardzo szybko uczy, prawda? Więc jest coraz cwańszy. Zarabiałem, no apogeum to był ten pojedynek Rocky Gianniego z Darkiem w Hanowerze, gdzie proszę mi wierzyć, gdzie ja sprzedawałem pierwszy rząd po 2500 marek. Jeden bilet. Nie cały rząd, tylko jeden bilet, prawda? I szły... To ile z takiej gali wyciągałeś? Ile z takiej gali mogłeś wyciągać? W tej chwili to nie wiem, bo to trudno powiedzieć, ale zawsze było, jeżeli chodzi o Darka, a potem o Kliczków. Kliczki miałem zawsze wysprzedaną halę, czy to było 10 tysięcy, czy 12 tysięcy. Miałem zawsze sponsorów na ringu i wokół ringu i miałem wysprzedane. Także to był bardzo, bardzo dobry biznes. Oczywiście ja też brałem z Widzewa faktury. To nie jest to, że dałem, a w Niemczech powiedzą, ty Grajewski, jeśli coś dajesz, to tam 50% jest podatku za to, za darowiznę. Tak niestety tam jest. Ja musiałem starać się, co można w ramach reklamy, w ramach usług, prawda? Brać te faktury i powiedzieć, przypuśćmy, przelałem na konto Widzewa 800 tysięcy marek, faktura numer ta i ta. Jeżeli się udało to wrzucić w koszty, było bardzo fajnie, dlatego że tam jest trochę inna dyscyplina finansowa. Ja płaciłem, jeżeli zarobiłem 100 marek, to musiałem 47 marek zapłacić fiskusowi, a resztę było moje. Nie tak jak w Polsce tutaj. 18% i jest Eldorado, prawda? No, tu się też będzie musiało to wszystko zmienić, bo tak dalej to nie wytrzyma, ale to jest nie moja sprawa, prawda? I tam musiałem na to uważać, żeby czasem urząd finansowy nie przyszedł i powiedział, chłopie, chodź, no tutaj, a potem się wyspowiadasz, nie? Na szczęście tego nie było. Ja byłem 2 lata jeszcze w Ameryce, tam
miałem swój team Czempka, to jest taki pondon do amerykański do formuły pierwszej. Nie no, ja naturalnie zarabiałem, ja nie byłem codziennie w Łodzi. Tutaj ludzie źle, ja przyjeżdżałem raz na dwa tygodnie. Przyjeżdżałem przyszły w piątek, wjeżdżałem w niedzielę po meczu, prawda? Chyba, że był jeszcze żużel na Orle. Czy w Gnieźnie jechałem do innego, zobaczyłem ten żyli, jechałem do domu, prawda? Także to nie było to, a że w tamtych czasach Ferrari to sobie po co kupiłeś? Żeby podrywać dziewczyny, czy żeby robić wrażenie na biznesmenach innych? Słuchaj, jak ja bym ci pokazał zdjęcia moje sprzed 30 czy 40 lat, to ja nie potrzebowałem fajnego samochodu, żeby podrywać dziewczyny. No, teraz jest już inaczej, teraz jest sprawa ceny, prawda? Pozdrawiam moją kochaną żonę. Ale wtedy jeszcze można było spisywać z podatku samochody. Jeżeli ktoś kupił, przypuśćmy, Ferrari wtedy kosztowało 250 tysięcy marek plus mewesz to ja VAT, prawda? To mogę sobie liniowo to co roku spisać 20%, a VAT dostałeś z powrotem. Nie tak jak w Polsce jest, nie? Wtedy jeszcze dużo można było. Później było coraz mniej, ale potem to wszystko znieśli. W tych kombinacjach byłeś dobry, podatkowy. Słuchaj, miałem taką fajną panią, powiedzmy sobie z Tel Awiwu, rodem, która wszystko wiedziała o księgowości i robiła to dobrze. I to jest bardzo ważne. Jakby ktoś mi powiedział, że ja to wszystko robiłem, głupota, bo ja aż takim geniuszem nie jestem. To musiał być, mieć zaraz biuro koło Copperfielda i tam z nim siedzieć, prawda? Nie. Miałem ludzi, wybierałem sobie ludzi dobrych, perfekcyjnych. Jeżeli to było wszystko zgodnie z niemieckim prawem, bo polskie prawo wtedy mnie nie obchodziło, dlatego że ja tutaj nawet nie miałem konta bankowego w Polsce. Nic, zero, nul. Mhm. Nie? I to było wszystko w porządku. Oczywiście parę razy mi pogrożono palcem, że Hegrajewski, nie tą drogą, ale jakoś pani Gizela to wszystko prostowało i było wszystko w porządku. Jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, o jednej twojej działalności, bo ty miałeś przez 6 lat team wyścigowy. Wyścigowy, tak, no, no po to prostu jest DTM. Ta formuła, w której się ściga dzisiaj Robert Kubica. DTM tam, Deutsche Turnwagen Masters, nie? Oczywiście, ja mogę dużo powiedzieć, prawdopodobnie jako jedyny Polak miałem ten team, byłem jego właścicielem i mogę dzisiaj powiedzieć wszystko o DTM-ie. I to powiedz nam, czy Robert Kubica zrobi furorę tam. Jak będzie miał innego fryzjera, to może, bo tak to nie. Jak się zafarbuje, tak? Że nie, no obojętnie, nie ma facet najmniejszy. I to jest tak samo, jak w tamtym roku była wielka euforia, jeżeli chodzi o formułę pierwszą. Ja, przypuśćmy, tam z Mateuszem Borkiem rozmawialiśmy, z innymi. Ja mówię, słuchajcie, ja bym na miejscu Kubicy taką sobie tabliczkę napisał, koniec wyścigu, i sobie na tylnym spoilerze postawił, bo ten chłopak nie ma najmniejszych szans, dlatego że ja wiedziałem, co to jest William, co to jest rozpadówa, jak to się mówi. To nie, no, ma to żadnej myśli. Wiemy, no, ale poszedł do nowego teamu, do nowej formuły. Do której? No tej DTM. Dobrze, ja się nie znam w tym roku. I on w tej nowej formule też nie ma najmniejszych szans. A może jest tam najlepszym kierowcą ze wszystkich. Ale sobie, chłopie, no to jest właśnie to, dlaczego, to wtedy byśmy musieli do 22 przedłużyć, żebym ja wszystko powiedział, dlaczego nie będzie tak, jakby coś wszyscy kibice i ja też bardzo chcieli. Skrót. On jest w teamie prywatnym, prawda? Mhm. Zaczyna się od tego, że w tej chwili po wycofaniu się z DTM-u Mercedesa, bez najlepszego samochodu wyścigowego w tamtych czasach, zostało BMW i Audi. W tamtym roku był Aston Martin, nieporozumienie, prawda, się wycofali, bo to szkoda czasu. I w tej chwili ten Audi ma najlepszy samochód, najlepszy motor. I nikt nie prześcignie Audi. Później idzie BMW, ale fabryka, nie prywatny team, dlatego że to, jeżeli masz samochód fabryczny, to znaczy masz wszystko co najlepsze, wszystko co najnowsze, części wsio dostajesz. A później idą ci prywatni. Ja też byłem kiedyś, też zaczynaliśmy jako prywatny team. Ja wiem jak to jest, że koło nas fabryczny przejeżdżał, a myśmy w miejscu stali. Prawda? Mhm. I tak jest z Robertem Kubicą. Druga sprawa to jest taka, oczywiście jeżeli chodzi o tego zawodnika, to jest wielkie nieszczęście temu człowiekowi się stało, że miał ten wypadek, bo ja nie zapomnę jednego wyścigu na Monza, gdzie on tam zajął trzecie miejsce, a oczywiście wygrywał Schumacher, no bo nikt inny w tej chwili, tam w tamtych czasach nie był zdolny do tego. I ten Schumacher tak się na niego patrzył ze zdziwieniem, co on tu robi, kto to jest, mhm. prawda? A to widać było, że to jest
talent czystej wody. Jeżeli on by nie miał tego wypadku, prawda? I by dalej kontynuował tą karierę, on by na pewno znalazł się w Ferrari. Nie wiem, czy by był mistrzem świata, bo nie jest tylko perfidem, prawda? Ale absolutnie miał na to papier, żeby tym mistrzem świata być. Nawet po tym strasznym wypadku z Jarno Trulli, bo ten Jarno Trulli w niego wjechał, to też tam różnie mówili, ja przecież ja widzę, jak to jest, nie? Jak on się z tego wygrzebał, prawda? To mówię, to jest tak. No ale cóż, są takie przypadki i mi szkoda Roberta. W tej chwili dla niego to jest fajnie, bo nie musi płacić, może jechać, jeszcze na tym zarabia. Ale dla Orlenu to w tym momencie, powiem tak szczerze, że dziwię się, bo ten Obajtek to jest taki obudzony facet, umie robić biznes, tylko wokół niego nie ma człowieka, który by powiedział, co to jest DTM, na co trzeba uważać, co trzeba wpisać w kontrakt, co trzeba wpisać w kontrakt Formułę Pierwszą, żeby ten Kubica i ta Formuła Pierwsza, to auto, żeby jeździło, bo ono nie będzie jeździło. Czy obojętnie jak na to patrzymy, Alfa Romeo nie będzie jeździło, to będzie 16, 15, takie, maksymalnie 15 miejsce i w dół, prawda? Mhm. Ale to może ja wiem tylko, może nie wiem, czy ktoś jeszcze wiedział, ale na pewno z Orlenu nikt nie wiedział, bo by tam nie wszedł w to. W życiu, no, bo Orlen, powiedzmy sobie, jest potentatem u nas, jest potentatem w Niemczech, jest potentatem jeszcze gdzieś, prawda? I oni zasłużyli sobie na więcej splendoru niż 16 czy 15 miejsce Kimi Raikkonena, czy kto tam jest drugi, Giovinazzi, prawda? Jest. Nie mam zielonego pojęcia. No to i to jest ten problem i to jest dla mnie ten dramat, że znów żeśmy się za to wzięli, jak z motyką na słońce, nie mając tej możliwości zagłębienia się w tym temacie i spojrzenia od tej strony fachowości, że jak wydajemy te pieniądze, inwestujemy te pieniądze, prawda, to niech one będą zainwestowane dla firmy. Mhm. Nic innego. Tak jest moje zdanie, może to jest subiektywne, brońcie Panie Boże. Mhm. Włączamy linie telefoniczne na nowo, natomiast jeszcze jest jedno takie pytanko ode mnie. Powiedz mi, jakbyś mógł porównać, który sport jest najuczciwszy? Piłka nożna, żużel, boks czy wyścigi? To takie taktyczne smarknięcie, nakupienie czasu. Wszystkie rzeczy, te dyscypliny sportu poruszyłeś, w których coś jest niezbędnego. Wyścigi samochodowe, niezbędne jest porządne auto. Mhm. Bo proszę mi wierzyć, że zawodnik numer 12 albo 14 dostanie Mercedesa i też będzie bił rekordy toru. Mhm. Bo tam wszyscy są prawie równi. Mhm. Tylko materiał, prawda? Silnik. Aerodynamika, co jest najważniejsza w Formule Pierwszą, decydują o tym, czy jedziesz z przodu, czy jesteś luzakiem z tyłu, prawda? Albo musisz jeszcze za to płacić, żebyś wszedł do kokpitu. Boks. Każdy z tych wielkich, czy Tyson, czy Kliczkowie, czy Darek miał swoje 5 minut, prawda? Ale to nie polegało na tych, że jego cały czas ktoś pchał. Nie. Jego pchała ta umiejętność, ta jakość tych walk, ta siła ciosu, ta taktyka, bo Darek był absolutnie taktykiem, żeby wygrało. Piłka nożna. Oczywiście no bazujemy na pomyłkach sędziów, ale czy one są w tej chwili pomyłkami za pieniądze? Nie, ale to pytanie. Trudno mi jest powiedzieć. Ale który z tych sportów jest najbardziej zgniły? Przeżarty jakimś takim złem wewnętrznym. No dotknąłeś każdego z tych sportów, no, od którego chciałoby ci się żygać na dłuższą metę. Dobrze, że nie mogłem tyle, co bym chciał, ale uważam, że piłka. Piłka. Przykro mi jest, ale piłka jest. Ja, jeszcze raz mówię, miałem to szczęście w życiu, że mogłem współpracować z wielkimi tej piłki, począwszy od Walerego Łobanowskiego. Skończywszy na maksymalnie. A co chodzi z Łobanowskim? Ty coś na wschodzie z nim działałeś, ale w reprezentacji Rosji. No właśnie, byłeś menadżerem reprezentacji Rosji. To jest w ogóle. Tak nie można powiedzieć, byłem jedynym doradcą z niemieckim paszportem. Okej, okay, bo pamiętam właśnie te twoje kontakty, to było przedziwne jakby, skąd ty się tam wziąłeś? No na pewno nie wziąłem ani się z KGP, ani z jakiegoś innego Gieru. MI5 czy coś innego. Nie, 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 nie. Andrzej Grajewski nie. Ale to było też doświadczenie. Ja tam raz w miesiącu musiałem do tej Moskwy jechać. Proszę mi wierzyć, że
chyba miałem tylko raz Wizę, a resztę tak przechodziłem sobie przez ten VIP i oni mówili, Gaspodin Grajewski, no przywiet, przywiet i wszystko, nie? Wtedy Rosjanie naprawdę dobrze w piłkę grali. Dobrze, mieli cały wylęk tych zawodników, Zawarowów, Kuźniecowów, Michaliczenki, Protasow, Dasajew, no, naprawdę była dobra piłka. A skąd się tam wziąłeś? No jak, z jakiej paki? No. Słuchaj, to się wziąłem z tego, że ja pracowałem wtedy w Molka Rajmyla, w Mylaminc, nie? I mój szef, właściciel Müller, miał, powiedzmy sobie, czuł jakieś, jego było ty, żeby mieć kontakt z Rosjanami, może to był przyszły rynek i to i tamto, nie? I mi się udało poprzez ruską ambasadę tutaj Bad Godesberg w Niemczech zaprosić Lwa Jaszyna i jego weteranów na mecz do Augsburga z reprezentacją właśnie Mylaminc. I tak to się zaczęło. I tam poznałem tych wszystkich oficjeli, a dwa to w ogóle w 88 roku chyba, tak, w 88 roku były Mistrzostwa Europy w Niemczech. I tam Rosjanie przegrali z Holandią w finale, ale do finału naprawdę dobrze grali. I oni mieszkali koło Stuttgartu i ja poprzez Janusza Pichlaka, taki dziennikarz sportowy, ty nie będziesz go znał, bardzo dobry. Ja mu też pomagałem trochę, jak zwykle, ale od serca to było. I on znał wtedy prezydenta Federacji Piłki i hokeja, bo wtedy te były razem, tego Koloskowa. I on mnie z nim poznał. Ja mówię, słuchajcie. No, ale to była postać. To była, to kto? Była, no, Koloskow. No jak? No oczywiście był postać. On wiceszefem był FIFA, UEFA. On rozdawał karty wszędzie. Tak, tak, tak. I nie wiem, tak się zaprzyjaźnili. Taki Marian Dziurowicz, tylko światowy. Słuchaj, ja mówię tak, słuchaj, panie Koloskow, czy by pozwolił pan, że ja bym panu reprezentacji przywiózł wyroby Müllera? Mówi, bardzo chętnie. Oni byli w Ruid koło Stuttgarcie. Tam było zamknięte dla wszystkich, dla wszystkiego. Oni po prostu byli odseparowani. Tacy byli Rosjanie i koniec, prawda? Łobanowski nawet nie chodził na konferencję prasową, tylko szedł ten Morozow tam, nie? I ja przyjeżdżam z takim Caddy, jeszcze takie Volkswageny były, Golfy Caddy, pełny tego Mylaminc i przywożę tym chłopakom. I w tym momencie ja ich wszystkich poznałem, bo im to tak smakowało, bo oni tego nie widzieli. To było dla nich te jogurty, te wszystkie napoje i to. No i oczywiście przyszedł Walerka Łobanowski, to ja mu jeszcze taką lodówkę dałem, przenośną mi wszystko i wszystko, wszystko. No to dawaj, Andrzej. Oni zawsze Hennessy pili. Nigdy nie napiłem się, dlatego że po prostu ja nie lubiłem alkoholi i wszystko. Oni grzali tam równo, nie? I tak mówi, a Andrzej, a powiedz mi, a kupiłbyś mi rubaszkę, czyli koszulę, nie? Bo on strasznie kochał koszulę, Łobanowski, strasznie kochał, to był fanatyk. Nie wiem, no a jakiego koloru, nie? No sina, czyli niebieska, biała. Nie, dobra, nie ma sprawy. I dwa dni później znów mnie tam wpuszczają z tymi koszulami. Ja miałem wejście, wyjście. Ci dziennikarze, którzy tam stali, oni zgłupieli. Co się dzieje? No jakiś kurczę pieczony facet, którego nikt nigdzie nie zna, wchodzi sobie, chodzi, no oczywiście zacząłem rozmawiać z nimi, bo ze Springera pierwszy przyszli, z Bild Zeitung, prawda? I tak to się wszystko zaczęło. I to ja mówię, ja zawdzięczam swoją taką karierę marketingową Januszowi Pichlakowi, to mogę spokojnie powiedzieć. Potem Zydor jeszcze doszedł do tego wszystkiego, ale Janusz Pichlak to był ten, który doprowadził do tego, że ja poznałem tych ludzi. A jeżeli ja jako przedstawiciel Mylaminc rozmawiam z ruskimi, to w tym momencie ja byłem kimś tutaj w tej całej gromadzie tych dziennikarzy niemieckich, gdzie oni chcieli do Rosjan wejść i nikt ich nie wpuszczał. Nikt ich nie wpuszczał, prawda? No dobrze, odbierzmy sobie ostatni dzisiaj telefon. Halo? Dzień, Michał z Warszawy. Cześć, Michał. Witam. Mam takie pytania bokserskie. O, fajnie. Pierwsze, dlaczego tak szczerze nie doszło do walki pomiędzy Darkiem Michalczewskim a Ronem Juniorem? A no to, jedno, to powiem. Wiele osób mówi, że trochę ta strona polska obawiała się tej walki. Tak. Nie, głupota. Pytanie szczere, dlaczego? Dziękuję bardzo. To jest dobre pytanie, dlatego że wtedy było z jednej strony w Europie
Prym Wiód był najlepszym Darius. Bo w ogóle nie ma o czym rozmawiać. A po tamtej stronie był Roy Jones Jr., który też nokautował wszystkich, kto wirtuoz, znaczy, prawda? Całą Amerykę, tak. Tak. Przy czym Roy Jones Jr. walczył tylko w Pensacoli, a my walczyliśmy w Niemczech, prawda? Bo po co będziemy gdzieś indziej jeździli? Nie było potrzeby. Nawet siedzieliśmy z Colem i mówię, kurde ty, no taki do takiego pojedynku, kurde. Mówi, Andrzej, wiesz co? Chodź, napiszemy list do tego promotora, bo on go tam znał, nie? Że proponujemy walkę, to i tamto i owo, nie? Ten list był dość długi i ja nie wiem, czy po 2 tygodniach przyszła odpowiedź. Kochany Peter Cole, słuchaj, ty masz swoją łąkę i ja mam swoją łąkę. Po tym pojedynku, który z nas pójdzie do domu i będzie płakał. Czy jest sens? Nie. Tak? Czyli ty zarabiasz swoje pieniążki tutaj, ja zarabiam swoje pieniążki tutaj, niech tak zostanie. Po co nam ryzykować, prawda? Po co nam ryzykować? Od strony trochę sportowej... Trochę tak miniaturze i dzisiaj, znaczy dzisiaj, przez długie lata było w polskim boksie, że ten ze stajni tej nie walczył, tym ze stajni tej... No, w Polsce to nie jest boks, tylko to są cyrki objazdowe, także to na ten temat to możemy tutaj też do rana rozmawiać i ci przedstawię, dlaczego ja tak myślę. Dlaczego? Ale wtedy Cole zdał sobie sprawę, że ma rację, że trzeba myśleć o biznesie, dlatego że Cole wychował wielu zawodników, których zrobił milionerami. Mhm. Najczęściej kończyło to się na salach sądowych. A przykro, że to ja mówię tak samo z Kliczkami, prawda? Mhm. Się rozstali na sali sądowej, niepotrzebnie zresztą, a to nie jest moja sprawa. Tak samo ja bardzo chciałem doprowadzić do walki Dariusza z Henry Maskę. Bo ja wiedziałem, że Darek by go zabił, bo ten Maskę to był ten najlepszy i wszystko dla Niemców. A w gruncie rzeczy to była dobrze zorganizowana cała... Akcja promocyjna. No, oczywiście, no tam słaby był jak kot, nie? I Darek by go zabił, prawda? Bo tyle złości w sobie miał, że on nie potrzebował się przygotowywać, bo w garniturze od bierzmowania by wyszedł na ringi, bo pokonał. I Zauerland nie podszedł do żadnej rozmowy na ten temat. Nie i koniec. Nie, bo nie i sprawa załatwiona, nie? Szkoda, bo tą walkę chciałbym przeżyć. Mhm. No, bo by tam prawdopodobnie tego Maskiego by znosili. No okej. Okay. Na koniec muszę ci zadać pytanie, na które się lekko obrazisz. No, nie wiem, czy się obrażę. Za stary już jestem, żeby się obrażać. No bo tutaj ludzie tak jakby słuchają i doszli do wniosku, do którego w sumie mogli dojść, że ty jakimś agentem musiałeś być, bo tu Rosja, tu Niemcy, tu interesy, tu wiesz, tu wchodzisz sobie. Słuchajcie, tam, kochani, wszyscy jesteście tutaj. W tamtych czasach. Jest mój przyjaciel. Stanął tutaj i wiele osób, którzy... Gdzie twoja teżka, powiedz Andrzej? Nie, więc ja tutaj na moje dzieci, a tutaj na mnie, moją osobowości. Nigdy nie byłem, nie uczestniczyłem i nie miałem najmniejszego zamiaru przejść na tą czy na tą stronę. Nigdy. I nawet nie było takich rozmów. Ja byłem konsekwentny. Ja jak przyjechałem do Niemiec, co dużo mówić, mój tato był pochodzenia niemieckiego, prawda? Mhm. I dostałem zaproszenie do Treisdorf, to jest na Bajernach, czy tam amerykańskie wojsko, no to jest był 79 rok, nie? Potrzebowało takich ludzi jak ja. Mhm. Nie mówię, że nie, ale bo ci oficerowie, ci amerykańscy perfekt mówili po polsku, bo to prawdopodobnie zbiegli, jacyś byli, albo skąd wywiadu. I ja dostałem tam też propozycję, nie? Ale powiedziałem, panowie, ja raz już dałem swoje słowo, drugi raz tego słowa dać nie będę. I to było wszystko. Mhm. I ten tak spojrzał mi w oczy i mówi, thanks very much, sir. Okay. Have a nice day. Grajek 007, jak ktoś przed chwilą napisał. Nie. I to jest przykre, że ludzie w ten sposób mnie traktują. A nie, no to komplement 007. Ale skąd te kobiety, chłopie? No powiedz mi tam 007. No. Sam powiedziałeś, za pieniądze. Nie. Andrzej Grajewski nie uczestniczył tu w Polsce. Też parę razy, powiedzmy sobie, poprzez Wizew rozmawiano ze mną w tych innych sprawach. Ja. Nie. Mm-hmm. Nie. Andrzej Grajewski, nie. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Również. Gościem był Andrzej Grajewski, który będzie
Także jutro gościem moim w programie Stan Futbolu, gdzie będziemy Jezus, rozmawiać. Kochany, to ja za dużo dzisiaj powiedziałem, no jutro nie, nic nie będę miał. Bo jutro będziemy o sprawach aktualnych w polskiej piłce rozmawiać, nie tylko w polskiej, więc jutro Andrzej Grajewski w Stanie Futbolu. Za dzisiaj czy dziękujemy mogę, powiedzieć bardzo. Jeszcze? Możesz powiedzieć jeszcze. Dziękuję bardzo przede wszystkim tobie, Krzysiu, za zaproszenie, żeś mnie odkurzył i dziękuję państwu za uwagę. Mam nadzieję, że te barwne historie nie będą służyły do tego, żeby pisać jakieś bajki, bo to nie są bajki, to jest wszystko prawda, prawda i jeszcze raz prawda, dlatego że ja nie będę pisał swojej książki, bo i tak byście mi nie uwierzyli. Ale cieszę się, że mogłem być z wami i do następnego razu. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia.